W pewnym momencie stwierdziłam, że dziękuję bardzo za tą działalność. Idę w kopi, bo to się po prostu bardziej opłaca. Ja myślałam, że już w ogóle pakuję walizki, to już jest koniec, teraz to już w ogóle nikt mnie nie będzie obserwował, no bo jak ja mogłam zrobić liderówkę, jak ja tutaj, prawda, uczę pisania. Czy ja postrzegam AI jako jakieś zagrożenie dla copywriterów? To ja się wypowiedziałam już na ten temat bardzo wiele razy. Ja uważam, że kogo AI miało wyciąć, to już wycięło. Osoby, które pisały na zasadzie pisać każdy może. Są nawet badania na ten temat, że nasz mózg inaczej pracuje, kiedy piszemy, inaczej pracuje, kiedy sprawdzamy. Też to, że kiedy coś sami piszemy, to czytamy to potem życzeniowo i to jest po prostu nie do przeskoczenia. Jestem sama żywym, chodzącym dowodem na to, że po pierwsze, po polonistyce nawet nie jest się copywriterem, po uczeniu 7 lat w szkole polskiego nie jest się copywriterem, po byciu redaktorem nie jest się copywriterem, pisze się głupoty, trzeba jednak mieć warsztat copywriterski i wreszcie, że tego się naprawdę można nauczyć. Przejrzałam, tak jak mówię, strony kursów, no to mogę ci powiedzieć, że nie wiem, może nieuważnie patrzyłam, ale przynajmniej z tych stron, które widziałam, to tylko na jeszcze jednej oprócz swojej znalazłam opinie mówiące o tym, że kurs robi to, co obiecuje. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Siema. Mówi się o niektórych ludziach, że są słowni, ale jest w polskim internecie jedna osoba, która jest tekstowna. W polskim copywritingu od około 2010 roku autorka dwóch książek o copy, z których pierwsza, Sztuka projektowania tekstów, prawie 4 lata była na liście bestsellerów OnePress. Twórczyni jednego z najpopularniejszych kursów o copywritingu w Polsce, Ewa Szczepaniak. Siema Ewa. Cześć Daniel. Witam. Co ostatnio napisałaś za kasę? Dziękuję za zaproszenie. Co napisałam za kasę? Wiesz co, przed chwilką napisałam komentarze do tekstu kursantki. Za kasę, no można powiedzieć, bo kursantka mi za ten kurs zapłaciła. Ja rozumiem, że tobie zapewne chodzi o to, co napisałam tak copywritersko dla klienta, tak? Niekoniecznie. Wiesz co, ostatnie słowa, które potencjalnie mają ci dać pieniądze. Czyli to może być mail do klienta, to może być oferta sprzedażowa tego kursu. Powiedzmy tak, tutaj te pieniądze, te słowa nie mają mi dać pieniędzy, bo one już, że tak powiem, to było przedpłacone, tak? Kursantka zapisała się na kurs, zapłaciła za niego i ja teraz opiekuję się jej tekstami, więc wypełniam umowę. Coś, co mnie też denerwuje, to jest to, że twórcy kursów online często pokazują tylko te wybitne jednostki i się potem tym chwalą. I to jest też nie zawsze spoko. No a nie oszukujmy się, nie wszyscy kursanci odnoszą sukces, bo chociażby nie wszyscy kursanci przerabiają kurs. No tak, tego nie przeskoczysz, ale to jest znamie od zawsze. Tak samo przecież jest w szkole. Kim się nauczyciele chwalą? Tymi uczniami, których widać i tymi, którzy odnoszą sukcesy, a w pracy tak samo i na kursach tak samo. No, jest mi bardzo przykro, że ja miałam kilkuset już kursantów, a nie chwalę się wszystkimi kilkuset osobami, które do mnie przyszły, ale właśnie to, co powiedziałeś. Są osoby, które kursu nie kończą, są osoby, które teoretycznie kończą, ale to polega na tym, że przesłuchały i ja doskonale wiem, że tak jest, co nie jest dobrze. No i są osoby, które mają efekty i oczywiście, że zawsze chwalimy się osobami, które mają efekty. Tak? Ja zresztą nawet mówię kursantom, jak piszesz komuś ofertę, to też nie piszesz o tym, że ludzie mają taką potrzebę uczciwości. Tak? No może być, że tak będzie, że to będzie sukces, no ale może być, że nie będzie. No tak się wiesz, trochę boją napisać, obiecywać cokolwiek, nie? Ja wychodzę z założenia, że mówimy o optymalnym efekcie. Tak? Ja zaplanowałam pewien proces, czy tam jakiś twórca zaplanował pewien proces, który, jeżeli się to przerobi dokładnie, tak jak to jest zaplanowane, to powinien dać jakiś efekt. No, natomiast nie możemy brać odpowiedzialności za to, że ktoś tego nie przeszedł, odpuścił sobie, nie wiem, nie miał inną koncepcję. No, trudno. Kacper Kobyłka napisał takie zdanie na LinkedInie, że możesz przyprowadzić konia do wodopoju, ale to, czy on się napije, to już jest po stronie konia. To jest bardzo trudne, wiesz, bo naprawdę ja mam czasami takie zakusy, żeby gdzieś tam pisać do tych kursantów i gdzieś zmotywować, a zapytać, a jak idzie, a może coś tutaj i nawet kilka razy spróbowałam, ale ciekawe, że nie dostawałam odpowiedzi wtedy. Na przykład, a czy ty przypadkiem jeszcze nie masz konsultacji do wykorzystania? Nie ma odpowiedzi. Albo jak ci idzie z jakimś tam, na przykład ktoś kupił kolejny kurs, no i tak chciałam zapytać, jak mu idzie, czy może coś nie pomóc, nie? I nie ma odpowiedzi, więc stwierdziłam, że no... Nadgorliwość, jak to mówiła moja koleżanka, nadgorliwość gorsza od faszyzmu. To są dorośli ludzie, biorą sami odpowiedzialność za swoje wyniki. Ja dałam z siebie wszystko,
żeby im zapewnić taki proces, prawda, który ich do tego wyniku doprowadzi. A co oni z tym zrobią? To już nie mam na to wpływu. To jest mega ciekawe. Przecież ludzie płacą za to, czyli powinna być ta inwestycja emocjonalna, a kupić kurs nie przerobić, nie odpowiedzieć. A jakby to klient pisał, na przykład, dzień dobry, chcę pani dać zlecenie za 5000 zł miesięcznie i zero odpowiedzi, no come on. To następne pytanie, 2010 roku w copywritingu, a czy pamiętasz, czy wiesz, czy jesteś w stanie powiedzieć, jak w tym copywritingu i dlaczego się znalazłaś, co spowodowało, że do niego weszłaś? Tak, oczywiście jestem w stanie, tym bardziej, że się przygotowałam do tej rozmowy, przypomniałam sobie, co to było. Wiesz co, to jest taki naturalny, to był taki naturalny proces, taki jak to często się zdarza w internetach. Zajmowałam się przez pewien czas redakcją tekstu, głównie redakcją właśnie, a nie korektą. No i naturalnie zaczęły się pojawiać też prośby od klientów, czy pani by mogła coś napisać, no więc oczywiście no mogłabym coś napisać. I jeszcze powiem ciekawostkę, lata gdzieś tam właśnie rok 2010-14, a ja już wtedy miałam stawkę 15 zł za 1000 znaków, nigdy nie 5, nigdy nie 6, tak jak niektórzy mają do tej pory. Wtedy już miałam 15 zł za 1000 znaków przy jakichś takich zleceniach, tak jak mówię, jeszcze bez jakiejś specjalnej wiedzy, przy zleceniach takich okazjonalnych. Natomiast później na tym, co robiłam głównie, właśnie na redagowaniu tekstów, wypaliłam się totalnie. W moim przypadku była ta działalność zupełnie nieopłacalna, no bo jak miałam stawkę, wtedy to było bodajże 6 zł za 1800 znaków ze specjami, bo taka jest miara w redakcji i korekcie, 1800, tak zwana strona znormalizowana. A ja się bardzo, ale naprawdę bardzo angażuję we wszystko, co robię i każdy tekst czytałam dwa, to było to mało, przy redakcji to co najmniej 3 razy, często też na wydruku, oczywiście tutaj mój papier, moja drukarka i tak dalej, no to finansowo wychodziłam na tym bardzo słabo, natomiast no, zarywałam noce i czasu mnie to kosztowało ogromnie dużo i w pewnym momencie stwierdziłam, że dziękuję bardzo za tą działalność, idę w kopi, bo to się po prostu bardziej opłaca, tak? Bo skoro mogę dostać 15 zł za 1000 znaków albo 6 zł za 1800, tak? Piszę raz, a jeżeli redaguję, to czytam 3 razy i to naprawdę czasami bardzo, bardzo, bardzo grube książki, no to długie teksty, no to wiadomo, co się opłaca bardziej. I tak też właśnie zrobiłam. Zdecydowałam się gdzieś tam około 2015 roku już tak wziąć się za to na poważnie i gdzieś tak się pojawiła już na horyzoncie moja obecna marka. Wtedy w 2016 już ją założyłam i od tamtej pory nieprzerwanie do dziś jestem pod marką tekstowni w tej właśnie działce. To ciekawe to wypalenie, bo ja może nie wiem, może generalizuję trochę, ale czasem widzę po tych facebookowych grupkach, że z niektórych osób wyłazi taka frustracja, zwłaszcza z osób, które nałogowo, nagminnie poprawiają cudze przecinki, cudze błędy językowe w tych ogłoszeniach, komentarzach. Mam takie wrażenie, że korektorzy i redaktorzy są źli na copywriterów, że copywriterzy, pardon my French, gówno potrafią, a zarabiają więcej. No bo tak jak mówiłaś, 6 zł za stronę, którą czytasz 3 razy i się angażujesz, tymczasem możesz wziąć 6 zł za stronę, którą napiszesz w 5 minut. No, tak jak mówię, ja wtedy brałam już 15 no, za 1000 znaków. No to właśnie za stronę to by było nawet 30 parę, tak? Bo za 2500 to jest strona gdzieś tak, taka, jeżeli chodzi o te przeliczenia copywriterskie. Powiem ci tak, nie będę obgadywać korektorów i redaktorów, aczkolwiek ja do dzisiaj dostaję czasami, jak dostaję przykre maile, może powiem w ten sposób, że dostaję czasami przykre maile na temat swoich tekstów na blogu, czy czegoś tam, co się komuś tam nie spodobało, jakieś komentarze czy coś, to są zawsze komentarze i maile dotyczące takich kwestii językowych, tak, że już nie będę wchodzić w szczegóły, nie chcę wchodzić w te szczegóły, ale coś w tym nazizmie językowym takiego jest, że nastraja niezbyt pozytywnie do innych. I tyle powiem. Dlatego powiem jest ci, dla mnie ogromnie uwalniające było to, kiedy ja też po latach takiego bycia takim nazistą językowym, można powiedzieć, bo też naprawdę, no jednak to jest takie skrzywienie zawodowe, nie? Jak jesteś tym redaktorem,
że gdzie nie idziesz, to patrz, a ten to napisał, a tu przecinek, a tu. Do tej pory kursantom oczywiście poprawiam, no ale też wychodzę z założenia, że zwyczajnie szlachectwo zobowiązuje, tak? My jesteśmy jakimiś tam specjalistami od słowa, to nie możemy sobie pozwolić na jakieś błędy językowe, ale to poprawiam, to tak na marginesie mówię, że trzeba sobie dopracować, no bo to jest nie tak, nie? Natomiast no już nie robię tego, że chodzę ludziom po blogach, wytykam, że gdzieś tam komentuję, a jeszcze naprawdę na początku tej tekstownej działalności potrafiłam gdzieś w internecie napisać na Facebooku komuś tam napisać komentarz, że coś tam jest jakiś błąd gdzieś tam w poście czy coś. Teraz wręcz przeciwnie, bardzo tego nie lubię. Uważam, że to jest mega niegrzeczne, że mimo tych błędów tekst jest zrozumiały. Z drugiej strony uważam, że jeżeli błędy językowe pojawiają się na przykład w opisach jakichś tam, na jakichś wystawach czy w jakichś projektach w przestrzeni publicznej, zrobione za pieniądze publiczne, to powinno być karalne. Z tym się ciągle nie mogę pogodzić. Uważam, że no jednak trochę poszanowania dla języka polskiego w takich sytuacjach się przydaje. Natomiast nie wiem, w komentarzach, na blogach, gdzieś tam, na Facebooku, naprawdę ludzie, mamy tyle problemów, że już nie trzeba sobie dokopywać w takich sytuacjach. Także dla mnie to było niesamowicie uwalniające, kiedy się tego pozbyłam, kiedy też pozwoliłam sobie na to, że okej, ja mogę czasem zrobić błąd, bo jestem człowiekiem. Teraz naprawdę jeszcze pamiętam początki tekstowne, kiedy gdzieś tam zrobiłam błąd na kartce, jakąś literówkę, na kartce, w sensie na grafice na Facebooku, jakąś literówkę. Ktoś mi tam po cichutku grzecznie zwrócił uwagę, nie? Tak naprawdę bardzo kulturalnie, że tutaj taka literówka jest, ja tego nie zauważyłam. Jak ja to strasznie przeżywałam, naprawdę ja myślałam, że już w ogóle pakuję walizki, to już jest koniec, teraz to już w ogóle nikt mnie nie będzie obserwował, no bo jak ja mogłam zrobić literówkę, jak ja tutaj, prawda, uczę pisania. Natomiast w tym momencie wiem, że robię literówki, wiem, że robię ich dużo, no jejku, kto nic nie robi, ten nie błądzi, tak? Ten nie robi błędów. Może się zdarzyć, uważam, rzecz ludzka i naprawdę cieszę się bardzo, że ten akcent mi się przesunął troszeczkę w inną stronę. Przyznaję, człowiek się z tego leczy, bo ja byłem kiedyś tym gramatycznym nazistą, byłem purystą językowym, że tam no wiadomo, że jak piszesz komentarz, no to klienci też to czytają i nie będą chcieli kogoś, kto się nie przykłada, ale mi przeszło mi naprawdę. To jest to takie, to co powiedziałaś, to uwalniające przyzwolenie na to, że mogę popełnić błąd, a nie, że nie mogę, że muszę być wiecznie idealna, bo mi zostały traumy ze szkoły, że jak coś skopię, to dostanę jedynkę i pani będzie na mnie zła albo powie rodzicom, czy coś takiego. Wiesz co, ale ja myślę, że to też gdzieś tak się przekłada na życie, taka postawa, jeżeli chodzi o taki sposób patrzenia na język i na błędy innych ludzi, bo ktoś przecinka nie postawił, jak, no wszyscy znamy te klimaty na grupach copywriterskich, co, ty chcesz być copywriterem, jak ty nie wiesz, gdzie się przecinki stawia, czy coś w tym stylu, prawda? Ale myślę, że nie wierzę w to, po prostu nie wierzę w to, że te osoby w życiu prywatnym są miłe i tolerancyjne dla błędów innych ludzi, błędów różnego rodzaju, już nie tylko gramatycznych, językowych, nie? Także myślę, że to jest też, jeżeli ktoś tak ma, że nie może wytrzymać po prostu jeszcze ten tekst, muszę, bo się uduszę i teraz ci tutaj wytknę, bo ja się uduszę, no ja bym się poprzyglądała, co za tym stoi. Wczoraj rozmawiałem z Pawłem Gontarkiem, on tam też często po tych grupach śmiga i często właśnie tak bejtuje, prowokuje gówno burzę i patrzy potem, kto najbardziej się pucuje, kto najbardziej pyskuje i potem ci ludzie nie dostają zlecenia, bo on nie chce współpracować z osobą, dla której ważniejsze jest wytknięcie komuś przecinka niż to, żeby ten tekst odniósł efekt. Więc trzeba tutaj moim zdaniem się trochę pilnować i też takiego trochę przyzwolenia. No wiadomo, że nie do przesady, no bo jednak zarabiamy za te słowa, ale żeby nie robić z tego jakiejś nie wiadomo jakiej tragedii. Też mierzi mnie, kiedy przychodzi osoba początkująca, mówi dopiero zaczynam, coś tam, szukam informacji na temat tego, jak to zrobić i tak dalej, jest to ogłoszenie i pierwsze co, to właśnie to, co mówisz, jak ty chcesz być copywriterem, jak nie umiesz pisać, jak nie umiesz postawić przecinka. No ale cholera, ta osoba dopiero zaczyna, tak? Ma czas, żeby się nauczyć. Przecież Robert Szewczyk miał dysleksję, i Ela Markowska, twoja kursantka, też ma dysleksję i jej się zdarzy na przykład literki poprzestawiać. Czy to jest jakaś zbrodnia? Przy tych wszystkich AI-ach do poprawy i wtyczkach? Nie jest to żadna zbrodnia, poza tym, Boże kochany, no, każdy korektor ci powie, że nigdy autor po sobie nie jest w stanie poprawić tego tak na super. Zresztą
jeżeli dojdziemy do jakichś takich niefajnych sytuacji z klientami, to też ci to powiem o pewnej sytuacji tego typu. Naprawdę, to ja to nawet ja pisałam kiedyś o tym w jakimś poście na blogu, są nawet badania na ten temat, że nasz mózg inaczej pracuje, kiedy piszemy, inaczej pracuje, kiedy sprawdzamy. Też to, że kiedy coś sami piszemy, to czytamy to potem życzeniowo i to jest po prostu nie do przeskoczenia, zwyczajnie, tak? Więc jeżeli też ktoś chce mieć tekst taki naprawdę na tip-top, no to jeszcze są korektorzy, których można zatrudnić, tak? Ewentualnie po copywriterze. Natomiast no naprawdę to też, ja myślę, że też ludzie to inaczej traktują. Kiedy przychodzą na taką grupę dla copywriterów, pamiętam swoje początki na takich grupach, gdzie mi się wydawało, że ja tam idę do ludzi życzliwych, do takich swoich, nie? Nie muszę się tak bardzo pilnować, bo ja tutaj nie piszę tekstu dla klienta, ja tak tutaj, prawda, do ludzi, którzy do takiej społeczności, która tak jakby jest tutaj po to, żeby sobie wzajemnie pomagać. Święta naiwności. Nie? No wiadomo, w takich niepisanych sytuacjach to inaczej wygląda. I tak, i to też trzeba do tego dorosnąć, żeby sobie uświadomić w pewnym momencie, że po pierwsze to nie jest tak właśnie, że tam wszyscy są od tego, żeby ci pomagać. Po drugie też klienci patrzą, co my tam wypisujemy na tych fejsach. To też trzeba mieć na to poprawkę. I ja nie mogę zrozumieć tego, jak czasem widzę na grupach dla freelancerów, jak na przykład są dyskusje bardzo niewybrednymi słowami, naprawdę ludzie się wyrażają, nawet czasem o konkretnych klientach, albo o zwyczajach klientów, albo o tym, że powinno, że tak powiem, wymowa jest taka, płacić i nie gadać. Nie? No kurczę, powiem ci, tak mnie to zniechęca do ewentualnej współpracy z takimi osobami, że bardziej już nie można. Jest coś takiego. Wyobraź sobie, że któregoś razu jeden gość naskoczył na mnie za wielkie litery w nagłówku, wiesz, w amerykańskim stylu. Nie? Okazuje się, że w Polsce to może być średnio przyjęte i tak naskoczył strasznie, że ja tu pozuję na eksperta, a się gówno znam, nie? A 2 tygodnie, 3 tygodnie później się zgłosił do mnie na zlecenie i tak myślę sobie, na zlecenie, w sensie jako podawca, tak? Tak, czy szukałem dla klienta copywritera i on przychodzi, nie, robiłem strategię treści i on przychodzi, że będzie pisał. Tak myślę, gościu, w jednym miejscu jedziesz po mnie jak po burej suce, a w drugim miejscu przychodzisz do mnie po pieniądze, no to halo, no coś tu chyba nie gra. No ale zostawmy te nieprzyjemne tematy, przejdźmy do bardziej przyjemnego, czyli do twojego kursu. Skąd pomysł na ten kurs? Skąd pomysł? Wiesz co, jak zaczęłam tę właśnie działalność tekstowną, no to w ogóle wszystko było dla mnie absolutnie nowe. Oczywiście poza pisaniem, prawda, no bo już zajmowałam się tym trochę, poza tym jestem z wykształcenia w ogóle polonistą, ale jak wiemy, to nie ma nic do rzeczy, jeżeli chodzi o copywriting, no ale gdzieś tam to pisanie było zawsze w tyle, powiedzmy. Co było nowe? Nowy był ten świat online'ów, tak? Weszłam na Facebooka pierwszy raz w życiu, nie wiem, możecie mi drodzy słuchacze, możesz mi drogi Danielu wierzyć albo nie wierzyć, ale pierwszy raz w życiu na Facebooka weszłam w 2016 roku i to wszystko poznawałam od zera, włącznie z tym, co to znaczy, jak ktoś wciśnie tą łapkę, a jak się chce kogoś oznaczyć, pamiętam, jak szukałam w wyszukiwarce, jak to się robi, żeby kogoś na Facebooku oznaczyć, bo ludzie tak jakoś robią i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś poznawałam ten świat, no i tak zawsze, kiedy się poznaje te nowe środowiska, no to co się robi? Słucha się podcastów, które dopiero wtedy raczkowały gdzieś tam. Pierwsze podcasty, pamiętam Ariadna właśnie, Ariadna Wicznik, nie wiem, czy ktoś dzisiaj pamięta, Ariadna Wicznik miała taki bardzo znany podcast, Marek Jankowski już wtedy był, ale tych podcastów nie było aż tyle, co teraz, nie? Ja bardzo mocno tych podcastów słuchałam, bardzo, no, zapisywałam się w ogóle wszelkie możliwe webinary i tak dalej, i tak dalej. No i gdzieś tak po nitce do kłębka trafiłam na coś takiego, że właśnie ludzie robią kursy. Właśnie tak konkretnie trafiłam na Ariadnę Wiczlin, która miała podcast i która robiła kurs o tym, jak robić kursy. Zapisałam się do niej na ten kurs i to był taki początek. A dlaczego w ogóle wpadłam na pomysł, że ja bym mogła robić kursy? Prosty powód. Ja mam duszę nauczycielki. Ja jestem nauczycielką z wykształcenia. Kończyłam, tak jak powiedziałam, filologię polską, specjalizację nauczycielską, pisałam pracę dyplomową, magisterską z metodyki nauczania. Naprawdę napisałam ogromną tą pracę, właściwie to na doktorat by się bardziej nadawała niż na magisterkę. Co tak z perspektywy czasu myślę sobie było zapowiedzią tego, jakie będę książki pisać, bo obie moje książki są tej samej właśnie wielkości, ogromne kobyły. Także tak, ja gdzieś od dziecka miałam takie, wiesz, miałam takie podwójne marzenie co do swojej przyszłości. Wiedziałam, że ja chcę być po pierwsze pisarką, a po drugie nauczycielką, tylko tak trudno to było pogodzić, nie? No i ciekawe, tak się złożyło, że teraz jestem nauczycielką pisania, aczkolwiek no nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa w kierunku tego pisarstwa, tak? No, nauczycielką jestem. Ciekawostka, że nawet jeszcze gdzieś tam w czasie studiów była wtedy akurat reforma edukacyjna,
edukacji, wchodziły gimnazja i pamiętam, że też pojawiła się taka, taka koncepcja edukatorów, nauczycieli dorosłych. I na zajęciach z metodyki pamiętam, jak mi moja pani profesor powiedziała, że a może pani szłaby w takim kierunku właśnie, jako edukator, nie? Nie nauczyciel, tylko edukator. Nie pamiętam, w jakim to było kontekście, ale gdzieś to się wtedy pojawiło. Ja oczywiście absolutnie nie, w ogóle ja chcę do szkoły, ja zawsze chciałam do szkoły. No, jak poszłam do szkoły, okazało się, że ta szkoła to już nie jest taka szkoła, do jakiej ja szłam. No, nie będę, chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, jak wygląda polska szkoła, więc zostałam w niej 7 lat i naprawdę wystarczy. Ale ta dusza nauczycielki została i wierz mi, że ja mam takie, no taki mam umysł, nie? Że właściwie wszystko, co słyszę, czego się uczę, ja gdzieś tam w głowie sobie przekładam, jak ja bym tego kogoś uczyła. Także tak, to po pierwsze, drugie to właśnie zetknięcie z Ariadną, która tę koncepcję kursów zaszczepiła. Ja się potem jeszcze bardzo długo do kursu naprawdę przymierzałam, przyglądałam się, jak to wygląda, jak to miałoby wyglądać, zastanawiałam się, jak to ugryźć, żeby to miało sens. Poczekaj, kurs skończyłam u Ariadny chyba w jakimś 2016 albo na początku 2017 roku. W 2017 roku zrobiłam swój taki pierwszy kurs bezpłatny, a kurs Zostań copywriterem powstał dopiero pod koniec 2018 roku. I żeby jeszcze mieć taką pewność, że to jest coś sensownego, to też nie było tak, że ja wiesz, siadłam, od razu zrobiłam kurs, tylko tak jak mówię, 2 lata się do niego przymierzałam, a potem jeszcze zrobiłam edycję zerową, żeby się przekonać, czy ja kogoś potrafię czegoś nauczyć. O, taka długa droga była do tego kursu. Jest coś w tym takim pociągu do edukacji, do uczenia innych, do przekazywania wiedzy. Ja nie potrafię się powstrzymać, jak widzę, że ktoś coś robi źle albo mógłby robić lepiej. Ja nie potrafię się czasem powstrzymać, żeby tej osobie nie powiedzieć: hej, możesz to zrobić inaczej, możesz to zrobić lepiej. Jest coś takiego, nie? Pewnie niektórzy tak mają. Nie wiem, czy wszyscy, ale tylko też myślę właśnie, że tutaj trzeba by, wiesz, rozróżnić takie napominanie i takie trochę, znaczy nie mówię o tobie, nie, ale tak czasem jest taka tendencja, o której rozmawialiśmy zresztą, do takiego mędrkowania i pokazania, że ja potrafię, a co innego, żeby kogoś zainspirować do faktycznie do tego, żeby coś zmienił w swoim warsztacie czy w swoim życiu, w zależności czego tam uczymy. Słyszałem ciekawą kwestię, że bardzo dobrą opcją, bardzo dobrą drogą do tego, żeby samemu się czegoś nauczyć, jest uczyć innych. Uczyć tak, tego, czego nauczyliśmy się na przykład dzisiaj. Jak najbardziej. Tak jest z perspektywy czasu też widzę, ile ja sama dzięki temu, dzięki napisanym książkom, czy dzięki właśnie zrobionemu kursowi się nauczyłam, naprawdę. I widzę to chociażby, mam w kursie powiedzmy takie warsztaty, nie? To się nazywa warsztat, to są takie 4 lekcje. Gdzie omawiam teksty kursantów z edycji zerowej. Ja co edycja odgrażam, że ja te warsztaty usunę albo zmienię i zmienię rzeczywiście, dlatego że ja widzę, że o ile ja bym teraz więcej powiedziała o tych tekstach, niż miałam do powiedzenia wtedy. I właśnie to też mi pokazuje, że to naprawdę nie jest tak, że to tak wiesz, 2 lata pracujesz jako copywriter i już jesteś w stanie oceniać czyjeś teksty, bo to naprawdę to nie jest tak różowo, to nie jest takie proste. Czasami do tej pory patrzę na jakiś tekst i widzę, że ja czuję, ja tutaj tym moim jakimś 5. zmysłem czuję, że nie wiem, mamy zmysł, 5. czy 6, nieważne, gdzieś tam czuję przez skórę, że coś tu jest nie tak, ale jeszcze nie za bardzo wiem co i naprawdę muszę się w ten tekst wczytać, żeby zobaczyć, co tam jest nie tak. To jest czasem taka kwestia, że ktoś ma tendencję do wstawiania takich jakichś dziwnych zdań z kosmosu, które przerywają jakiś taki logiczny tok wypowiedzi, nie? Nie jest to łatwo zobaczyć, ale właśnie to się wyrobiło dzięki temu doświadczeniu z kursantami, dzięki temu patrzeniu na cudze teksty, dzięki temu analizowaniu naprawdę już setek tekstów. Tak samo przy książkach, to było jakieś przerzucanie różnych mądrych książek, różnych mądrych badań i tak dalej, takie przegryzanie. Ja wychodzę z założenia, że nigdy nie zrobię niczego dobrego, jeżeli sama tego dosłownie nie przegryzę i nie przetrawię i po prostu nie przepuszczę przez różne swoje filtry, nie? I kiedy to mam we krwi niemalże, to dopiero wtedy jestem w stanie to komuś włożyć. Jak ja czasami widzę, jak ludzie pokazują, o, robię dla was kurs i tutaj, prawda, książki rozłożone na biurku i ktoś z tych książek wypisuje różne rzeczy i robi kurs, no to myślę sobie, że taniej jest po prostu te książki kupić i przeczytać i wystarczy, nie? A nie brać czyjąś kompilację. Naprawdę to jest kwestia tego, że zupełnie nabiera się innego spojrzenia. To jest w tobie ułożone jako proces, jako nie taka masa teorii, tak jak to często jest na kursach, że ktoś cię zasypuje teorią, no i teraz zrób, no to teraz to zrób, nie? Masz tu, to, a teraz to zrób, a człowiek staje i
Ale że co, tak? Nie, właśnie nie. Tutaj jakby też mam doświadczenie, jak ja dochodziłam do tej wiedzy, co było dla mnie trudne, widzę, co sprawia trudność kursantom i to jest zupełnie już potem inne spojrzenie na ten materiał, na ten warsztat i na to, co przekazuję ludziom dalej. Myślę, że naprawdę z roku na rok mogę przekazać coraz więcej, bo właśnie dzięki temu doświadczeniu. No. Jasne, to fajne to, co powiedziałaś z tymi książkami, bo też zauważyłem po niektórych kursach, które oglądałem, że jak się przyjrzysz bliżej, to okej, dobra, ten kurs jest zabrany z Cialdiniego, w tym kursie jest trochę z Kahnemana, w tym kursie jest trochę z Ogilviego, ktoś przeczytał Caplesa, Boże, tak. Trudne nazwisko. I później sprzedaje tę wiedzę jako swoją. I mnie to na przykład doprowadza do szewskiej pasji, że ktoś pozbierał formuły copywriterskie z internetu i sprzedaje to jako swój kurs i swoją wiedzę. To nie jest twoja wiedza. To jest to, co powiedziałeś, to jest też coś, co ja widzę, że jakby w Polsce jakoś jest tak ciekawie, czy tak dziwnie, nie wiem, czy my jesteśmy tacy zakompleksieni, czy co, że eksperckość polega na tym, że jakby każdy, kto ma jakąś wiedzę, to będzie udawał, że sam ją wymyślił. Ale tak, ale jak się zna źródła, to się potem widzi, nie? To, co powiedziałeś, że nie wiem, że, rozumiem, że ty mówisz o tych kursach, które tu są z Cialdiniego, to z kogoś tam, że autor się nie przyznał do tego, że skądś brał, tylko to po prostu poznajesz, tak? No tak, nie ma tam powiedziane, że to jest 6 reguł Cialdiniego. Ekspert powiedział, bo domysł jest taki, że jakby sam to wymyślił. No właśnie nie. I właśnie to, co zrobiłam troszeczkę wbrew temu, w swojej ostatniej książce, wiem, że jeszcze do niej dojdziemy, ale trochę już zareklamuję, ja się tam bardzo mocno przyznaję, co biorę od kogo. Wręcz cytuję różnych ekspertów i podaję namiary na badania, artykuły, książki i tak dalej. Tak właśnie wbrew temu, ja wcale nie mam zamiaru mówić, że ja to wszystko wymyśliłam sama, jestem bardzo wdzięczna tym osobom, które to zrobiły i dzięki nim tę wiedzę mam. Tak, tak, ale to co jest fajne i zaraz do tego też przejdziemy, że ty przeszłaś tę drogę, że to nie jest tak, że bierzesz wiedzę od kogoś, wklejasz ją do kursu, bo po prostu przeczytałaś rozdział z kogoś tam i nie, ty po prostu miałaś to już przerobione na własnym doświadczeniu, bo można wziąć od kogoś wiedzę, tak jak ja wziąłem tę wiedzę, bo w jakimś amerykańskim badaniu wyszło, że jak nagłówki są, jak słowa w nagłówku są wielką literą, to mózg lepiej je przyswaja. A się okazuje później, że można dostać negatywny feedback z tego tytułu. Tak, tylko bardzo copywriterzy są, powiem ci szczerze, tak, doświadczeni copywriterzy są bardzo przeciwni takim praktykom i też należy akurat do tej grupy, która uważa, że to jest trochę przerost formy nad treścią. No ale widuję rzeczywiście takie praktyki. Znaczy wiesz, w Ameryce nie wiem, czy tak zobaczysz, na przykład tytuły książek też tak są zazwyczaj zapisywane, nie? Że wszystkie wyrazy wielkimi literami. Aczkolwiek faktycznie ja jestem jak najbardziej za tym, żeby się z amerykańskich źródeł jednak uczyć. Niektórzy mówią, że to jest inna kultura, ale ta sama psychika, powiedzmy, to jest ciągle takie działanie na psychologicznych mechanizmach zmieniania przekonań, na przykład oferowania pewnych korzyści, a nie cech i tak dalej, więc to są jednak dobre wzorce, tylko że bierzemy pewną poprawkę, powiedzmy, na to, że żyjemy w innej kulturze. No dokładnie, ja boleśnie się na własnej skórze przekonałem, że branie czegoś od kogoś bez sprawdzenia samemu jest ryzykowne i może się źle odbić, także nie polecam. Ale wiesz co, z strony bardzo cenne jest uczenie się na błędach, po prostu. Nie? Słuchaj, jak ja dzisiaj biorę swoje stare teksty copywriterskie w cudzysłowie, nie wiem, czy ty byłeś na moim webinarze, jeden w życiu webinar zrobiłam przed kursem, kiedy to było, nie w te wakacje, tylko chyba w poprzednie, przed tamtą edycją jeszcze w 2022 roku albo 22 chyba, za tak zwaną zresztą mojej kursantki Asi. Zrobiłam nawet webinar przed kursem, prawda, i tam pokazywałam swoje takie stare, w cudzysłowie, copywriterskie wypociny. No przecież dramat, naprawdę. Straszne to jest i właśnie też na podstawie tego, że ja mogę to pokazać, prawda, ja wcale się nie wstydziłam tego pokazać, bo też ludzie widzą na blogu, jak piszę dziś, jestem sama żywym, chodzącym dowodem na to, że po pierwsze, po polonistyce nawet nie jest się copywriterem, po uczeniu 7 lat w szkole polskiego nie jest się copywriterem, po byciu redaktorem nie jest się copywriterem, pisze się głupoty, trzeba jednak mieć warsztat copywriterski i wreszcie, że tego się naprawdę można nauczyć. Bo to, co ja pokazywałam, to były te najgorsze, najgorszego sortu takie marketingowe frazesy o indywidualnym podejściu jakości i tak dalej, z masakrycznie długimi zdaniami, jasnopis 7/7 ocenia, naprawdę, rekord.
a dzisiaj potrafię to zrobić inaczej, tak? Nauczyłam się. Można. I to, że ty pisałeś coś tam wielkimi literami, bo tak uczą amerykańscy mistrzowie, tak to powiedzmy, no to okej, pisałeś, przekonałeś się na własnej skórze, że tak się nie robi i jesteś o to bogatszy, tak? W razie czego, jeżeli będziesz też rozmawiał z kimś, nie wiem, czy z kursantem, czy będziesz może jakimś mentorem kiedyś, czy nawet na grupie jakiejś copywriterskiej, to możesz powiedzieć, dlaczego w Polsce tego nie robić, tak? Bo to się spotyka z bardzo negatywnym odbiorem, no, żeby już nie wchodzić w szczegóły. Jasne, ale ludzie boją się popełniać błędy. To, co mówiliśmy wcześniej o tych przecinkach, to co mówimy teraz, że no, ja popełniłem błąd i mam z tego wniosek, a ludzie wolą nic nie zrobić i nie popełnić tego błędu, nie? No właśnie, kto nic nie robi, ten nie popełnia błędów, ale z drugiej strony, no, jeżeli nie będziesz robić nic, no to co? Spójrz na siebie za 5 lat, za 10, nic nie robiłeś, bo bałeś się popełniać. Tak samo jest nawet z wyborem zawodu, nie? Niektórzy, ojej, może ja nie będę próbować, bo może mi się nie uda, bo jest dużo copywriterów. No jak nie spróbujesz, to nie będziesz wiedzieć, tak? No właśnie. Także to jest, to dotyczy i życiowych spraw, i pisania, i wszystkiego. Trzeba próbować, no jejku, no. Życie jest jedno. Dokładnie. Trzeba próbować. Mówić też o warsztacie copywriterskim, o tym, że copywritingu da się nauczyć. Ja któregoś razu zrobiłem sobie taki krótki research i naliczyłem jakieś 30 kursów copywritingu po polsku. Widzę, że powstają nowe. A mimo to niedawno, zdaje się, że jesteś teraz w trakcie kampanii kursu Zostań Copywriterem, 11 edycja, tak? W tym momencie, znaczy kampania, taka kampania, w sensie no, szumnie mówiąc kampania, u mnie to naprawdę nie jest, u mnie to skromnie wygląda zazwyczaj, ale zapisy, tak to nazywam, zapisy tak naprawdę, ja mam taki system mieszany, nie, że 2 tygodnie tam promuję kurs, 2 razy w roku, 2 tygodnie, żeby ludzi nie spamować, natomiast potem, jak ja to nazywam, zostawiam drzwi uchylone dla spóźnialskich, można sobie wejść i nikt nic nie, i osoba, która dochodzi później niczego nie traci, natomiast już nie promuję kursu, tak. On już wystartował. Czym się te edycje różnią między sobą? Różnią się po prostu trochę ofertą, nie? Coś tam innego dorzucam, coś tam zmieniam, raz są konsultacje, raz jest sprawdzanie tekstów tak na piśmie, z informacją zwrotną na piśmie właśnie. Po prostu różna jest troszeczkę oferta. I tak, ta 11 edycja, już 11 edycja, niewiarygodne po prostu, już się zaczęła, już kursanci pierwszy tydzień mają za sobą, czyli są tak mniej więcej w połowie pierwszego modułu, bo chociaż lekcji jest 5, to jest co robić spokojnie przez 2 tygodnie albo i więcej. Właściwie to nie 5, bo teraz jeszcze dojdzie 6 o AI w webwritingu, jest też warsztat, więc tak naprawdę, a poczekaj, jeszcze w pierwszym module jest 6 lekcji, czyli to jest tak naprawdę 8 nagrań do wysłuchania, jest test, także spokojnie jeszcze drugi tydzień będą mieć co robić, a niektórzy jeszcze dłużej. Tak, także tak, nie jestem po, jestem w trakcie, ale promocja zakończona, jeżeli chodzi o tę edycję. Tu publikacja tego odcinka pewnie będzie później, więc tak, żeby była referencja, jest luty 2024. I moje pytanie jest o to, że na no w sumie już ciasnym rynku kursów copywritingu, co odróżnia twój kurs od innych? No, trudne pytanie, wiesz, bo żeby ci powiedzieć, co odróżnia mój kurs od innych, to musiałabym znać wszystkie inne. Prawda? Musiałabym zajrzeć do środka i wtedy ci powiedzieć, no w moim kursie jest to, a tego nie ma u, nie wiem, tej i tej osoby, prawda? Ja musiałabym mieć jakieś porównanie. No nie mam oczywiście tego porównania. Z drugiej strony specjalnie się przeszłam troszeczkę po stronach kursów. Rozmawiam z kursantami, którzy często są takimi kursowymi turystami i robią różne kursy, więc też mam jakąś tam wiedzę. Za dużo mi nie wypada powiedzieć też, nie? Troszeczkę taka trudna sytuacja, no ale dobrze. Co jakby może powiem, co jest w moim kursie takiego, co podejrzewam, że może być wyjątkowe. Na przykład chociażby to, że mam bardzo fajnie ten kurs opracowany, moim zdaniem bardzo fajnie opracowany metodycznie. To, o czym mówiliśmy, jeżeli chodzi o takie zarzucanie wiedzą, nie? Tak jak powiedziałam, no ja tę wiedzę mam naprawdę przetrawioną na wszystkie możliwe sposoby, wszystko, całą drogę przeszłam sama. Zresztą bardzo się obficie dzielę sytuacjami z własnego copywriterskiego życia i bynajmniej nie samymi sukcesami. Ja się nie wstydzę tego, że popełniałam błędy i o tych błędach również mówią też, żeby ludzie wyszli z takim poczuciem z tego kursu, że różne rzeczy się mogą zdarzyć, ale różne rzeczy też się da, nawet te trudne rzeczy da się rozwiązać, to po pierwsze. Po drugie, dosłownie przed chwilką, przed rozmową z tobą miałam spotkanie z kursantką, pozdrawiam Justynę, będzie wiedziała, że o niej mówię, bo mówiłam, że zacytuję. I co?
usłyszałam od Justyny, od mojej kursantki, że właśnie bardzo jej się podoba to, zresztą nie jest to pierwsza taka opinia, bardzo jej się podoba to, jak są ćwiczenia w kursie skonstruowane. Powiedziała, że ona zazwyczaj nie lubi kursów z ćwiczeniami, ale tutaj jej się to bardzo podoba, dlatego że te ćwiczenia prowadzą do tekstu. I faktycznie, u mnie nie jest tak, że no to ja ci teraz powiem, wiesz Danielu, jeżeli chcesz pisać do internetu, to rób tak, 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 tak. A teraz ćwiczenie, napisz tekst do internetu, bo to często niestety tak właśnie wygląda, tak? I stajesz z tą samą wiedzą i kurczę, no nie no, niby wszystko wiesz, tylko nie wiesz od czego zacząć. U mnie jest tak, że omawiamy różne takie obrajcowskie kwestie, chociażby w pierwszym module. I są ćwiczenia, ćwiczenia są w ogóle trojakiego rodzaju w kursie tak naprawdę. Są ćwiczenia, które dają do myślenia, jeżeli chodzi o przyszłą pracę, tak pod kątem freelansu bardziej tutaj mam to ustawione. Są ćwiczenia, które są po prostu takimi tam ćwiczeniami, przećwicz sobie jakąś tam umiejętność, ale właśnie ta taka najważniejsza metodycznie perełka, że tak powiem, taka dobra rzecz, która się kursantom podoba, która jest chwalona, to jest to, że są ćwiczenia, które prowadzą do tekstów. Także w momencie, kiedy kursant dostaje wreszcie gdzieś tam przy czwartej czy przy piątej lekcji takie polecenie, napisz teraz tekst, to on już ma przygotowane pewne rzeczy. Ma przygotowany lead, ma przygotowany konspekt, ma przygotowany jakieś tam propozycje nagłówków, prawda? Mam taką opinię na stronie, gdzie kursantka pisze, że teksty dzięki temu piszą się same. No i faktycznie takie właśnie było założenie, żeby te teksty pisały się same. Zresztą tak naprawdę to już miałam przećwiczone w takim moim innym kursie, pisz tak, żeby sprzedawać, który jest przeznaczony dla przedsiębiorców i to właśnie na tym ten kurs polega. Nie, że zasypuje kogoś wiedzą, tylko że on sobie przez pierwsze dwa moduły kroczek po kroczku przygotowuje pewne materiały. Polega to na tym, że musi przemyśleć pewne kwestie w swojej firmie dotyczące swojej oferty, a potem z tego składa na koniec tę ofertę. I tutaj właśnie poszłam tym samym tropem. Zanim kursant dostanie polecenie napisz tekst, to już ma pewne fragmenty tego tekstu przygotowane i wie, co z nimi zrobić. O, także myślę, że to jest jakiś wyróżnik. Co jeszcze? Przejrzałam, tak jak mówię, strony kursów, no to mogę ci powiedzieć, że nie wiem, może nieuważnie patrzyłam, ale przynajmniej z tych stron, które widziałam, to tylko na jeszcze jednej oprócz swojej znalazłam opinie mówiące o tym, że kurs robi to, co obiecuje. Ciekawostka. Są opinie, nie wiem, jeszcze raz zaznaczam, mogłam patrzeć nieuważnie, no bo też tak szybciutko to przeglądałam, ale to często były takie opinie, kurs jest fajny, jest dużo materiałów, to jest przygoda, to jest tam, nie wiem, było wesoło, nie? Czy to jest bardzo inspirujące i tak dalej, wychodzę pełna nadziei i tego typu rzeczy. Natomiast takie, że ktoś pisze, że faktycznie po tym kursie został copywriterem, no to nie jest to takie oczywiste, bym powiedziała, a u mnie takie opinie są, także też myślę, że to, co gdzieś tam ten mój kurs wyróżnia, to jest ta ogromna, już mogę powiedzieć w tym momencie, ogromna ilość opinii. Prawie wszystkie, które dostałam w ankiecie, są zamieszczone na stronie. Mówię prawie wszystkie, bo były też takie opinie, które po prostu ktoś sobie nie życzył. Ja proszę o wypełnienie ankiety, bo to jest dla mnie informacja zwrotna. Jeżeli ktoś mi podaje, jest takie pytanie, czy zgadzasz się na to, żeby ewentualnie twoją opinię opublikować na stronie. Jeżeli ktoś podaje swój mail do kontaktu i się zgadza, no to ja to publikuję. Więc nie publikuję w ogóle opinii anonimowych. Można sobie te osoby znaleźć i sprawdzić to, co one powiedziały. Także to są opinie tylko osób, które wyraziły zgodę na publikację. Do tego jest jeszcze drugie tyle, gdzieś tam screenów z Face'a, z maila. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mam dużo takich dowodów na to, że to po prostu działa. Że ludzie rzeczywiście po tym kursie dostają wiatru w skrzydła i zaczynają karierę. I to nie zawsze, wiesz, to czasem jest tak, że zaczynają faktycznie karierę copywritera. Czasem jest tak, że tą karierę, że od tej kariery copywritera się tak jakby odbijają i idą dalej. Na przykład mam kursantkę, absolwentkę taką Agnieszkę, która ma świetnie rozwiniętą firmę, agencję wirtualnych asystentek. No i co? I ona zresztą zatrudnia wielu naszych też copywriterów właśnie po kursie. No, powiedziała głośno w podcaście, że zaprasza naszych absolwentów, więc myślę, że mogę to powiedzieć w moim podcaście. I co? Ona gdzieś tam powiedziała kiedyś, że ona u mnie na kursie właśnie odkryła, że jest coś takiego jak content marketing. I w ten content marketing poszła, w tym się wyspecjalizowała, nie? Ktoś tam inny się odbił i poszedł w SEO. Też odkrył na kursie, że coś takiego jest. Nie? Różne, naprawdę są bardzo różne losy absolwentów. Ktoś tam trafia do redakcji, ktoś tam są osoby, które są content managerami potem po kursie. Więc no, śmiem powiedzieć, że efekty są. Efekty są, jeżeli się przerobi to tak po bożemu, jak to
trzeba, naprawdę się ktoś tym wszystkim przejmie, to może liczyć na to, że coś się w jego życiu zawodowym zmieni. Mam też takie wspaniałe opinie od mam, które siedziały na urlopie macierzyńskim i tak no, szukały jakiejś perspektywy, prawda, żeby jednocześnie z dziećmi być, a z drugiej strony robić coś dla siebie, rozwijać się. Również na stronie można takie opinie poczytać, a jeszcze drugie tyle w mailu. I to naprawdę są takie rzeczy, które mi dodają siły, kiedy już tej siły mi brakuje. Tak, także to jest taka kolejna rzecz, która myślę, że mój kurs wyróżnia. Nieprzeciętna liczba opinii potwierdzających wartość kursu. Jasne, tu z tego miejsca tam padło takie zdanie, że jeśli ktoś przerobi kurs po Bożemu, tu chciałbym zaznaczyć, bośmy trochę ten temat poruszyli, ile jeżeli kursu nie przerobisz, jeżeli go sobie przeoglądasz i nic nie zrobisz, nie wdrożysz tej wiedzy, no to nie będzie efektów. Efekty są tylko z działania. Zdecydowanie. Więc jakby ktoś kiedyś chciał jakiś kurs kupić i oczekuje, że obejrzenie kursu albo w ogóle twórca kursu coś za niego zrobi, pójdzie, znajdzie mu zlecenie albo napisze za niego tekst, no to nie wiem, może to dla kogoś będzie zaskoczenie, ale to tak nie działa. Wiesz co, ja ci powiem coś, no ja wiele moim absolwentom wiele zleceń podsunęłam. To sobie nie myślę. Ja tutaj troszeczkę też kursantom w tym pomagam, bo na przykład przychodzą starzy klienci, do tej pory się jeszcze odzywają, których kiedyś pisałam i wiele moich absolwentek myślę, że potwierdziłyby na tym skorzystać. To nawet jedna to chyba pisze na swojej stronie internetowej o tym, że tak, pierwszego klienta przyprowadziłam jej ja. Poza tym mam bazę copywriterów, która też sprawia, że kursanci gdzieś tam jakieś kontakty nawiązują, tak? Są osoby, które nie mają strony internetowej, a mimo to mają klientów, tak? Pracują i też gdzieś tam się do tego przyłożyłam. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś tylko przyjdzie na zasadzie posłucham sobie kursu i od tego już się wszystko załatwi, no to nie, ja też jestem ostrożna na przykład z certyfikatami, ja wydaję tylko wszystkim, którzy byli na kursie, wydaję certyfikat, podkreślam, uczestnictwa, bo nie będę potwierdzać, że ktoś się nauczył, jeżeli tego nie wiem, natomiast żebym mogła potwierdzić, że ktoś się nauczył, no to niestety trzeba zdać egzamin, tak? To nie jest tak, o, cenię sobie naprawdę, dbam o to, żeby powiedzmy potwierdzać tylko prawdę, tak? I są takie osoby oczywiście, tak, które przychodzą na kurs z taką myślą, że będzie lekko, łatwo i przyjemnie, no to od razu muszę powiedzieć, że u mnie na kursie nie jest, może jest przyjemnie, natomiast nie jest lekko, bo jest naprawdę bardzo dużo pracy, a ja się spotkałam, że ktoś przychodził z takim nastawieniem, że to wiesz, posłuchaj i załatwione. No i myślę, że o właśnie, każdy z tych kursów, o których powiedziałeś, 30 kursów czy ponad 30 kursów, też każdy z tych kursów jest troszkę pewnie inny, nastawia się na trochę innego klienta. Na przykład, tak jak powiedziałam, znalazłam jeszcze jeden kurs, który miał takie opinie, że ktoś tam pisał rzeczywiście, że został copywriterem, ale wiem, od kursantów wiem, zresztą pamiętam, jak ta osoba się reklamowała, że ten kurs przynajmniej do niedawna uczył tekstów typu jakieś tam prece, zapleczówki, coś takiego. Ja tego nie uczę, ja tego nigdy w życiu nie robiłam nawet, nigdy w życiu nie byłam na giełdzie tekstów i w tego typu, na tego typu portalach, więc nie czuję się nawet kompetentna. No i jak widzisz, okazało się, że to była bardzo dobra strategia, bo dzisiaj to już jest krzyżyk na tym wszystkim stoi i nie ma w ogóle takiej działki. Także każdy też, tak jak mówię, się nastawia na innego klienta. Są kursy, gdzie tak naprawdę to kurs copywritingu to jest szumnie powiedziane, bo to jest tak naprawdę kurs na zasadzie, gdzie szukać zleceń, jak zrobić portfolio, nie wiem, co tam jeszcze jest, co jest potrzebne, jaki mieć brief i tak dalej, ale tam nie ma grama informacji o warsztacie copywritera, więc o czym my mówimy, to nie jest kurs copywritingu, tak? Tylko to jest kurs, jak wejść do ewentualnie tego zawodu czy innego freelancerskiego bocznymi drzwiami. No to tu też mój kurs jest tutaj zupełnie pod tym względem inny. Ja się nastawiam przede wszystkim na warsztat, chociaż piąty moduł rzeczywiście jest taki też bardzo bogaty, pod różnymi względami omawiam to życie na freelancie i podchodzę do tego odpowiedzialnie, nie obiecuję, że kogoś nauczę konstruowania umowy, a też widziałam taki kwiatek na pewnej stronie kursu copywritingu, gdzie autorzy obiecują, że nauczą konstruowania umów z przeniesieniem prawa autorskiego, praw autorskich, no bądźmy poważni, tak? Ja z prawniczką robiłam produkt na ten temat, mamy właśnie taki pakiet w sprzedaży i ja wiem, jak tutaj jedno słowo może zmienić wszystko i przekreślić ważność umowy, także no, tak jak mówię, podchodzę do sprawy poważnie. Chyba wiem, o którym kursie i o którym twórcy mówisz. Ja miałem przypadek na internetowym portfolio, gdzie ludzie mogą przyjść i się opublikować, dostać feedback, że przyszła do mnie osoba, wysłała do mnie tekst i to było napisane w sposób bezosobowy. Czyli nie było tak naprawdę określenia, do kogo ten tekst jest, po co on jest. No i ja mówię, że no raczej tak się nie pisze.
No bo jednak jak piszesz do internetu, tutaj jak coś to mnie poprawisz, no to piszesz do kogoś, bo ktoś będzie to czytał, czyli mówię do konkretnej osoby. I ten ktoś mi powiedział, ta osoba mi powiedziała, że na kursie wspomnianym tak było powiedziane, że tak trzeba pisać. Ja tak mówię, co to za głupoty? A wiesz dlaczego? Jejku, no nie chcę obgadywać konkurencji, ale jedną rzecz powiem. Kiedyś właściciel tej firmy wypowiedział to na grupie dla copywriterów, że u niego copywriterom informacji zwrotnej udzielają korektorzy. Widziałam też, jak jakaś osoba gdzieś pisała, że po tym kursie, no tak, dostawała te informacje zwrotne, ale ta wiedza się troszkę rozmija z tym, z czym ma teraz do czynienia w pracy. No to wcale mnie to nie dziwi, bo do mnie korektorzy przychodzą na kurs i otwierają oczy, że tak, to są jeszcze takie rzeczy. Nawet ostatnio dostałam właśnie opinię od dziewczyny, która zajmuje się redagowaniem tekstów i napisała, że znalazła odpowiedzi na pytania, których sobie nawet nie stawiała, a ta wiedza bardzo jej pomoże pracować właśnie z cudzymi tekstami. Także no, mój kurs też się wyróżnia tym, że u mnie nie uczą korektorzy, tylko uczy copywriter, jakby co. Tam jeszcze było coś takiego właśnie, chciałem dodać, że przecież David Ogilvy jakieś 60 lat temu powiedział, że nie mówisz do stadionu, mówisz do jednej osoby. Jest, 60 lat temu. To jest szokujące, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że większość tego kursu polegała na tym, że idź na Good Content, kliknij zaakceptuj zlecenie i napisz tekst i to jest tyle. Mówisz, Ewa, że dodałaś do kursu moduł o AI. Mówi się, że AI wypiera copywriterów z rynku, że odstrasza copywriterów. Że obecność AI i jego rozwój powstrzymuje aspirujących copywriterów przed wejściem na rynek. I pytanie brzmi, czy ty postrzegasz wyjście AI jako zagrożenie dla siebie, dla swojego biznesu, w ogóle dla copywritingu? Wiesz co, to może najpierw tylko sprostuję jedną rzecz. Ja nie dodałam modułu o AI do kursu, tylko dodałam do każdego modułu po jednej lekcji o AI. Natomiast w poprzedniej edycji rzeczywiście tak zrobiłam, że dałam całe dodatkowe szkolenie, tylko w momencie, kiedy je obiecywałam, to jeszcze nie wiedziałam, co mi z tego wyjdzie. Wyszło mi to szkolenie tak bogate, śmiem powiedzieć, że zrobiłam w końcu z niego po prostu odrębny też produkt. Oczywiście kursanci, którzy mieli to obiecane, dostali, natomiast teraz zrobiłam to trochę inaczej, też żeby ludziom nie mącić w głowie, bo kursantki, które potem to szkolenie obejrzały, mówiły, że dzięki Bogu, że nie obejrzały tego wcześniej przed przerobieniem całego kursu, bo już by im się chyba nie chciało uczyć, jak zobaczyły, co tam z tym AI można zadziałać. Także troszeczkę inaczej to jest teraz zorganizowane. Natomiast, czy ja postrzegam AI jako jakieś zagrożenie dla copywriterów, to ja się wypowiedziałam już na ten temat bardzo wiele razy. Ja uważam, że kogo AI miało wyciąć, to już wycięło. Osoby, które pisały na zasadzie pisać każdy może, tak? Osoby, które sobie weszły do zawodu, jak ja to mówię, bocznymi drzwiami, te całe giełdy tekstów i takie tam rzeczy. Nie wiem, chyba giełda tekstów jakoś sobie w końcu poradziła, nie wiem, co oni tam robią, bo mówię, nigdy tam nie zaglądałam, ale tak ze słyszenia. Natomiast ciągle nie, mimo że tak jak mówię, zrobiłam szkolenie na ten temat, tym bardziej się czuję kompetentna, żeby się wypowiedzieć, jako że zrobiłam szkolenie na ten temat, jak z AI pisać teksty, to powiem Ci tak, wiele można zrobić. Uważam, że wręcz opisy produktów, takie powtarzalne rzeczy, jakieś takie opisy kategorii, których nikt nie czyta, to nawet szkoda na to człowieka, nie? Można do tego gdzieś tam AI zaprząc, ale z drugiej strony ja uważam, że to jest też szansa dla copywriterów, uczenie się tego, jak z AI, jeżeli będziecie się uczyć, drodzy copy, jak z AI pracować, to macie dodatkowy jakiś tam atut na rynku. Widziałam takie ogłoszenia, gdzie ludzie szukają właśnie copywriterów, którzy częściowo będą pisać sami, a częściowo będą właśnie pracować z AI. Także myślę, że to jest taka dodatkowa możliwość. Osoby, które specjalizowały się w opisach produktów, mogą mieć problem, ale jeżeli ktoś specjalizuje się w pisaniu naprawdę wartościowych tekstów, szczególnie tekstów sprzedażowych, gdzie tutaj powodzenia, jak ktoś napisze super tekst z AI. Ja naprawdę próbowałam i tekst, który mam akurat na stronie szkolenia o AI, w dużej części, powiedzmy, skorzystałam z tego, co mi ta AI wyprodukowała. Też taki był zamysł, nie? Żeby pokazać, że coś tam się da zrobić, ale zrobiłam ogromną rewolucję w tym tekście, naprawdę pokroiłam go, pozmieniałam kolejność, pododawałam różne rzeczy. Napisać taki długi tekst z pomocą sztucznej inteligencji to jest jednak dosyć karkołomne. Nie mówiąc już o tym, że w przypadku tekstów sprzedażowych w grę wchodzi taka naprawdę mocna wiedza psychologiczna. Jakości, indywidualne podejścia to niestety nie ten kierunek, a AI, jeżeli ktoś tam próbował, to jednak troszeczkę ciągle ma ciągoty właśnie w takim kierunku, bo po prostu jest uczona na tych bzdetach, które w internecie są, tak? Także ja myślę, że podsumowując, bo dygresja od dygresji, kogo miała wyciąć, to wycięła.
przynajmniej w takim stadium zaawansowania, w jakim ta sztuczna inteligencja jest teraz, to myślę, że dobrzy copywriterzy wyspecjalizowani szczególnie w takich dłuższych tekstach sprzedażowych, ale myślę, że też w takich dobrych tekstach kontentowych, to jeszcze długo martwić się nie powinni. Mądrze, mądrze powiedziane. Ja się pod tym podpisuję rękami, nogami, czymkolwiek tylko mam i osobiście to się nawet trochę cieszę, bo ten próg wejścia teraz już nie będzie tak nisko ustawiony, że można sobie wejść na jakąś platformę, kliknąć zaakceptuj, napisać tekst i wziąć za to kasę i tytułować się copywriterem, bo to no, przy całym szacunku to tak nie działa. To co powiedziałaś, dużo wiedzy psychologicznej, unikatowość, jakość, świeżość tego kontentu, tej treści, zwłaszcza treści sprzedażowych, to jest jak na razie jeszcze przez AI moim zdaniem nie do podrobienia, bo AI, jak ktoś nie wie, to ono zgaduje, ono przewiduje kolejne słowo, a nie tworzy, nie umie tworzyć, odtwarza, jedynie co to odtwarza. Wiesz co, nie pamiętam, kogo to oglądałam, coś ostatnio takiego słuchałam, czy oglądałam, czy nie pamiętam, jakieś... Co to było? Ktoś mówił o tym, że właśnie czy to tak testowo, czy tak na poważnie, myślał, że się tak ciekawie urządzi, że AI mu naprodukuje dużo treści i teraz już będzie taki, wiesz, wypozycjonuje się dzięki temu, że będzie strasznie dużo takich zoptymalizowanych artykułów publikował. I rzeczywiście ta osoba twierdziła, że się szybko wybiła, ale zaraz potem był szybki spadek, bo gdzieś tam te boty Google'a się zaczęły orientować, o co tutaj chodzi, nie? Z jednej strony mówi się, że no Google tam teoretycznie tą sztuczną inteligencję dopuszcza, no ale żeby to też nie było takie walące po oczach, nie? Z drugiej strony, no jednak coś jest na rzeczy, że te boty gdzieś tam wykrywają i takim stronom obniżają pozycję. Czym się różni dobry copywriter od AI? Ja wiesz co, ja nawet jeszcze robiąc to szkolenie o AI się tak powiedziałam, że no ja ci nie powiem, drogi kursancie, co tu zrobić, jeżeli klient ci zarzuca, że detektor stwierdził, że twój tekst został napisany przez sztuczną inteligencję, a ty ją opisałeś sam. Ale potem się nad tym zaczęłam zastanawiać i stwierdziłam, kurczę, to jest oczywiste. Znaczy tak mi się wydaje, na ten moment muszę jeszcze potestować, ale popatrz, dlaczego, nawet zapytałam sztuczną inteligencję, czym się różni tekst napisany przez człowieka od tekstu napisanego przez sztuczną inteligencję. Brak jakiejś takiej autentyczności, jakichś takich czasami wstawek emocjonalnych, czy jakichś takich własnych poglądów. Przede wszystkim też takie da, taki rytm bardzo taki jednostajny. Więc to, co może zrobić człowiek, a czego jeszcze nie potrafi zrobić sztuczna inteligencja, no dobra, no chyba, że z nią jakoś tak trochę mocniej popracujemy, w co nie będę wnikać, ale powiedzmy standardowo tego nie robi, to też jest takie zróżnicowanie składniowe na przykład, tak? I to też nie jest coś, z czym się ludzie rodzą, tylko coś, co trzeba sobie wypracować. Także ja jednak jestem zdania, że warsztat copywriterski popłaca, a nawet jeżeli, ja mówię, na razie sztuczna inteligencja copywriterów jeszcze myślę, że długo nie wygryzie, a przynajmniej tych dobrych nie wygryzie, natomiast nawet jeśli, kurczę, copywriting jest taką rzeczą, jest, no to zacytuję Elę. Ela kiedyś mi napisała, czy powiedziała, że copywriting przydaje się zawsze, wszędzie, w każdym, gdzieś tam, gdzie byś nie poszedł, nie? Mam kursantów, którzy dzięki temu, że skończyli kurs copywritingu, dostali potem jakąś fajną pracę, bo ktoś potrafił sobie tak napisać już na przykład mail do potencjalnego pracodawcy, czy list motywacyjny, że miał telefon po 15 minutach, albo na drugi dzień, tak, że zapraszamy na rozmowę. I okazało się, że no dobra, copywriterem nie został, ale to mu otworzyło drzwi do jakiejś innej pracy. Także Boże, przecież to jest umiejętność przekonywania. To jest umiejętność pewnego takiego myślenia empatycznego, takiego gdzieś takiego postawienia się w sytuacji drugiego człowieka, do którego mówisz. To jest umiejętność życiowa. Zdecydowanie. Pisałem u Sebastiana Kędziory na blogu taki artykuł o 14 sytuacjach, kiedy copywriting w życiu mi się przydał. Na przykład wygrałem w konkursie PKO. A właśnie, pisałeś to u mnie w grupie, nie? Gratuluję. Tak, voucher na tysiaka za storytelling, za opowiedzenie o tym, jak aplikacja PKO pomogła mi w życiu. No kurde, 1000 zł dodatkowo wpadło. Storytelling jakiś, opowiadanie dziecku bajek na przykład na dobranoc. Jeżeli masz warsztat copywriterski, przyjdzie ci to bez problemu. Co tam dalej jeszcze było? Składanie życzeń, bo ludzie, jak byłem na komunii u swojej chrześnicy, to tam była taka książeczka do składania życzeń, dwie strony i ludzie tak siedzą, myślą, Boże, co tu napisać, przecież chociaż jakieś jedno zdanie, a ja myślę sobie, kurde, tylko dwie strony, do czego ja tutaj nie napiszę. I to składanie życzeń, to rozpoznanie potrzeb drugiej osoby, to
Ta znajomość tych potrzeb, to taki research, nie? Że o czym ta osoba akurat może marzyć, czego ona może potrzebować, nie? Że i to też robi robotę. To są takie drobne rzeczy. I to, co mówisz, przekonywanie kogoś do czegoś, nie? Ta sztuka taka negocjacji, że znajdujesz te, takie, powiedzmy, pain pointy, naciskasz na to i przekonujesz kogoś do tego, żeby zmienił, zastanowił się nad swoim zdaniem, no bo zdania czyjegoś nie możemy zmienić, ale żeby się nad tym zastanowił. Dajesz mu racjonalne argumenty, rozbijasz obiekcje. Wiesz co, też zobacz, takie najprostsze rzeczy, naprawdę takie najprostsze warsztatowe rzeczy, a właśnie to też a propos wyrażników mojego kursu, jeszcze zapomniałam o tym powiedzieć, mam drugi moduł taki bardzo rozbudowany dotyczący tego, jak pisać, no powiedzmy, z efektem wow i powiedzmy, takie kwestie stylistyczne są tam bardzo, 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 bardzo rozwinięte i chyba jest to jednak taki unikat na rynku właśnie. I tutaj na przykład takie rzeczy jak konkret. A kurczę, to jest podstawa komunikacji. Spróbuj się, naprawdę bardzo ciężko jest się dogadać z osobą, która nie potrafi się konkretnie wyrazić. Albo taka rzecz podstawowa, jeżeli chodzi o webradnik, jak odwrócona piramida. Może się wydawać, że tak, niektórzy mówią, nawet sama napisałam w książce, że może to takie już tam troszeczkę przestarzałe, bo to tam z prasy i tak dalej, z czasów, kiedy zecerzy ucinali artykuły, jak się nie mieściły, przeszło to do internetu i ma to ciągle znaczenie, no bo czytelnicy są niecierpliwi, ale weź też, zobacz, jak się z kimś komunikujesz, ktoś tam już, nie wiem, wychodzi, prawda, jest w progu, to co musisz mu powiedzieć, to nie zaczynać od końca, tak, tylko od tej najważniejszej informacji. To też jest coś, co sobie w copywritingu, w warsztacie copywriterskim wyrabiasz. To takie myślenie, że zaczynasz od najważniejszej rzeczy, od najbardziej chwytliwej rzeczy, jeżeli chcesz mieć czyjąś uwagę, że wyrażasz się konkretnie. Ale tu padło bardzo ważne słowo w twojej wypowiedzi, książka, albowiem pracujesz teraz nad kolejną książką i z tego miejsca, ja mam nadzieję, że ten odcinek wyjdzie jeszcze zanim ją skończysz, albo nawet, że zdążysz ją skończyć zanim on wyjdzie, będzie gdzieś końcem marca. I z tego miejsca chciałbym ją zapowiedzieć i jakby ci to było, jakby ci brakowało kiedyś motywacji do napisania tej książki, do kontynuowania tej pracy, to niech to będzie taka publiczna deklaracja. O czym będzie ta książka i kiedy docelowo ma wyjść? No powiem ci tak, dzięki Bogu już nad nią nie pracuję, bo już ją wypracowałam. Natomiast to, co robię teraz i robię to już trzeci tydzień, wstyd się przyznać, ale to jest już takie ostatnie czytanie już książki po składzie. Także ta książka już jest napisana, już jest na stronie wydawnictwa Zapowiedź. Ja już też zapowiedzi zrobiłam w swoich różnych tam mediach społecznościowych i w newsletterze. Ta książka już jest złożona, już nawet były przymiarki pierwsze do okładki. No teraz jeszcze jakaś tam poprosiłam o pewne zmiany, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja dostałam już 3 tygodnie temu. Naprawdę to straszne, książkę do takiego ostatniego już sprawdzenia, jak mi się ten skład podoba, no i tak chciałabym też raz przeczytać, żeby jak coś tam jeszcze zostało poprawić i tak od 3 tygodni nie mogę skończyć, no bo kurs, tak, bo ciągle są jakieś bieżące sprawy, ale tak, książka już jest, no tytuł jest 101 technik copywritingu sprzedażowego, więc nie trudno się domyślić, o czym to jest. O 101 technikach copywritingu sprzedażowego. Myślę, że niektóre nazwy niektórych technik mogą być kontrowersyjne, są powiedzmy autorskie. Niektóre nazwy są takie, jak one faktycznie funkcjonują, na przykład, nie wiem, redefinicja, nie wiem, czy ilu copywriterów słuchających nas wie, co to jest redefinicja, ale w takim razie z mojej książki się dowiecie, jeżeli nie wiecie, albo big idea, albo zasada jednego. Są takie techniki, które gdzieś tam w amerykańskim światku copywriterskim funkcjonują, u nas mniej, jak copy chunking albo brygady kubełkowe, taka ciekawa nazwa, po angielsku to się ładniej nazywa bucket brigades, natomiast u nas no tak dziwnie, ale ja to sprawdziłam, to nawiązuje do pewnej takiej techniki gaszenia pożarów, a są takie też techniki, które tak jak mówię, ponieważ dotyczyło to rzeczy absolutnie znanej i wytartej na wszelkie możliwe sposoby, a jednak takiej, której w książce o copywritingu sprzedażowym nie można było pominąć, to żeby było ciekawiej, starałam się nadać jakieś takie autorskie ujęcie i na przykład mam taką technikę jak, uwaga, Prometeusz na Prozaku. Także myślę, że będzie co odkrywać z tym moim dziełem, które jest takim właśnie leksykonem, zebrałam w nim 101 technik. Ciekawa jestem, ile technik potrafiłbyś copywritingu sprzedażowego wymienić, gdybyś tak siadł i zaczął pisać. Nie było to proste zebranie takiej liczby, ale naprawdę, co muszę powiedzieć, tutaj
Śmiem powiedzieć, że jest to książka z wiedzą premium. Naprawdę przedzierałam się mozolnie przez 7 miesięcy, przez już książki, to w ogóle bardzo dużo też książek różnych copywriterskich i o psychologii, i neuromarketingu, i takie klasyki copywritingu i współczesne. No też bardzo, bardzo dużo badań, naprawdę takich badań naukowych o perswazji, o tym jak ceny na przykład przedstawiać, żeby prawda, to było takie bardziej psychologicznie działające. Miałam deadline, którego i tak nie dotrzymałam, przekroczyłam go o 4 miesiące, ale to naprawdę to dlatego, że no, tej pracy było, mam problem z szacowaniem rzeczywiście, ile mi zajęło różne zadania, no nie było z tym problemu, wydawnictwo jest bardzo wyrozumiałe, pani redaktor prowadząca bardzo miła, także tak, spokojnie pani Ewo, więc pani Ewa dziobała tę książkę 7 miesięcy, aż wydziobała w październiku czy w listopadzie, już nie pamiętam i od tamtej pory próbuję nadrobić zaległości, które przy okazji pracy nad książką powstały, no a jest tego sporo, no ale tak jak mówię, książka już jest w drodze, kiedy się ukaże, nie wiem, próbowałam podpytać, ale pani redaktor mi powiedziała, że to oni to uzgodnią na jakiejś tam naradzie, nie pamiętam jak to się nazywało, na jakiejś tam naradzie, a kiedy ta narada będzie, to też chyba jeszcze nie wiedzą, także trudno powiedzieć, myślę, że no tak obstawiam wiosna, lato, późna wiosna, wczesne lato tego roku raczej powinna być. No powiem ci, że nazwy tych technik wzbudziły moje zainteresowanie i w pierwszym odruchu to oczywiście było kurde, jestem copywriterem i tego nie wiem, ale z drugiej strony w sumie chyba mam prawo tego nie wiedzieć, skoro ciebie kosztowało to 7 miesięcy dbania. Nie powiem ci, nie, 7 miesięcy to wiesz, dziobanie to, jeszcze, to było dziobanie po różnych tam jeszcze na badaniach i tak dalej, natomiast to są jeszcze też lata wcześniejsze, to jest gdzieś tam dodrapywanie się naprawdę pazurami do różnych rzeczy, wypracowywanie i też powiem ci na przykład takim przełomem było dla mnie pewne ogłoszenie, muszę to powiedzieć, ogłoszenie, które kiedyś zobaczyłam, ja nawet wiem kto był autorem tego ogłoszenia, ale nie będę przywoływać po nazwiskach, gdzie autor tego ogłoszenia pisał, że jeżeli nie znasz takich i takich i takich osób, tu padały nazwiska legendarnych copywriterów, to w ogóle nawet do nas nie aplikuj. Ja, która wtedy już się uważałam za poważnego copywritera, okazało się, że co ja tam wiem, nie? Zaczęłam drążyć właśnie te różne Hopkinsy, Caples, Ogilvy, Eugene Schwartz, to jest po prostu też mega, właśnie redefinicja jest od niego, mega studnia, właśnie bardzo trudno dostać książkę, ale jak już się gdzieś tam ją zdoła wypożyczyć, to bardzo polecam. Niesamowita marketingowa wiedza, która otwiera oczy i właśnie redefinicję tutaj wzięłam od niego. Zresztą bardzo wiele różnych rzeczy też zachęcam. Myślę, że cię ta książka, ta moja akurat zainspiruje też do własnych poszukiwań i do odkrywania. Niektóre z tych rzeczy to są na pewno rzeczy, które znasz, to nie dało się tego uniknąć, ale niektóre myślę, że mogą być odkryciami. Chętnie, będę monitorował. Pamiętam z Eugene'a Schwartza, to był, on chyba wymyślił to z, w sumie nie pamiętam imienia, to mógł być Eugene. Schwartz. W latach 60. czy 70. jak nie szła sprzedaż proszków do gotowych ciast, nie? Kojarzysz taką sytuację? Nie szła sprzedaż. I wyobraź sobie, że on zrobił badania rynku, poszedł ludzi po prostu popytać i się okazało, że te gospodynie domowe, które mają tylko wiesz, wrzucić ten proszek, coś tam nastawić, tyle wsadzić to do piekarnika i to jest wszystko, że się czuły takie niepotrzebne. I on wymyślił, żeby na instrukcji tego przygotowania tego ciasta dodać jedno zdanie. Weź z lodówki świeże jajo i wbij do tego proszku. I przez to, że one już mogły coś przy tym przepisie zrobić, czuły się bardziej potrzebne i sprzedaż poszła do góry. No, jest sporo takich właśnie legend, jak to. No właśnie, ale to też pokazuje, że podstawa, tak? Znać swojego klienta. A jeżeli coś nie idzie, to też to nie jest od razu tak, że ze mną jest coś nie tak, mój warsztat jest nie taki, ja jestem beznadziejny copywriterem, tylko zastanów się w takim razie, co tutaj zagrało mnie, gdzieś nie trafiliśmy pewnie w jakąś potrzebę. I trzeba tej potrzeby poszukać, testować, sprawdzać i rzeźbić. Dokładnie. Na przykład można się tego nauczyć na twoim kursie. Na przykład można, aczkolwiek jeżeli chodzi o teksty sprzedażowe, to wiadomo, że to są podstawy. No nie nauczę nikogo przez tydzień tego, czego się nauczyłam sama przez naście lat i co napisałam na 600 tysiącach znaków. No powiem tak, ta książka ma 600 tysięcy znaków, więc jest jeszcze grubsza niż poprzednia. Wyszło 346 stron, myślę, że tego formatu, co ta poprzednia, więc będzie co czytać. No nie da się tego opowiedzieć w kursie. Kurs daje tutaj taką podstawę do dalszego rozwijania, jeżeli chodzi o teksty sprzedażowe. Ale od czegoś trzeba zacząć. Może kiedyś.
No teraz przechodzimy do tych moich śmiesznych pytań, czyli o najtrudniejsze zlecenie w twojej karierze. Najtrudniejsze zlecenie w mojej karierze. Wiesz co, powiem ci tak, najtrudniejsze zlecenie to było dla mnie najnudniejsze zlecenie. Raz w życiu wzięłam zlecenie na opisy produktów i opisy kategorii. I myślałam, że skonam nad tym zleceniem. Po prostu było tak nudne, że nigdy więcej już się na to nie zdobyłam. Naprawdę, chciałam wykrzesać z tego coś jeszcze tak jakoś tak w miarę, też nie przesadzić, żeby to nie był przerost formy nad treścią, żeby to było w miarę kreatywnie, ale jednak merytorycznie. Ja to nawet kursantom pokazuję dzisiaj na kursie, kiedy omawiam opisy produktów i opisy kategorii, to pokazuję tamte swoje teksty właśnie. Tym się też różni być może mój kurs od innych, że nie wiem, czy inni to mają, ale ja pokazuję swoje też prawdziwe, autentyczne teksty pisane na zlecenie, czy mówię o różnych na przykład trudnych przypadkach typu miałam takie też zlecenie na opis, właściwie nie opis produktu, tylko taki bardziej landing page, gdzie nie można było używać nazwy takiej kluczowej, wywołującej grupę docelową, bo ta nazwa była zastrzeżona, nie? Takie kwiatki też się zdarzają. Ale nie, to nie było takie trudne zlecenie akurat. Natomiast no mówię, najtrudniejsze było dla mnie zlecenie najnudniejsze, gdzie po prostu już konałam z nudów i z takiego silenia się na to, żeby to było coś więcej, nie? Żeby to tak jakoś było sensowniej. Jak odesłałam to zlecenie, to pomyślałam sobie, nigdy więcej sobie tego nie zrobię i nigdy sobie więcej tego nie zrobiłam. Lubiłam pisać teksty na strony internetowe, na właśnie landingi, natomiast opisy produktów. Masakra. No ale to też słyszałam, że są takie osoby, które to lubią, także każdy może sobie swoją działkę znaleźć. Ela Markowska mówiła dokładnie to samo, że opisy produktów, że nie wiem, czy ma to po tobie, czy sama z siebie. Myślę, że nie po mnie, wiesz, myślę, że to jest kwestia temperamentu po prostu. Jakiegoś takiego kierunku, jaki się gdzieś tam... Wiesz co, być może też patrz, Ela jest ekonomistką, ja ekonomistką nie jestem, ale na przykład ciekawostka, jak na humanistkę, byłam bardzo dobra z matematyki kiedyś, zastanawiałam się nawet właśnie nad pójściem w tym kierunku. Miałam też takie dwie kursantki, które były w ogóle matematyczkami z wykształcenia i powiem ci, że to jest też taki jakiś specyficzny styl myślenia i takiego, gdzieś tak, na przykład co ja lubię w copywritingu, ja lubię taką adrenalinkę związaną z tekstami sprzedażowymi, przy czym powiedzmy, opisów produktów nie uważam za tego rodzaju teksty sprzedażowe, które by mi dawały adrenalinkę, tak? Także może dlatego, może to nas gdzieś tam z Elą mamy wspólnego, że gdzieś te liczby są z tyłu i gdzieś ten sposób myślenia taki trochę w kierunku ścisłowca jest. Teraz moje ulubione pytanie o najgorszego klienta w karierze. Najgorszy klient w karierze. Trudne pytanie, bo ja miałam naprawdę bardzo fajnych klientów. Aczkolwiek oczywiście, no nie jest tak, że miałam samych super. Powiem ci tak, śmieszna sytuacja, miałam kiedyś na przykład klientkę, która była jakąś Rosjanką czy Ukrainką, nie wiem, nie pamiętam, to już bardzo, bardzo dawno temu i ona kłóciła się ze mną co do tego, jak jakieś tam różne wyrazy polskie należy zapisywać, bo ona wiedziała to lepiej niż ja native, tak, no, na przykład. To nie było fajne. I naprawdę trudno wtedy takiej osobie jest przetłumaczyć. Miałam takie, to jeszcze za czasów redakcji, miałam takiego klienta, któremu się nigdzie nie spieszyło, praca była rozciągnięta na straszliwie, straszliwie długie miesiące, gdzie ja jakiś tekst tam poprawiałam, to naukowiec, ja ten tekst na przykład poprawiałam, dostawałam, zanim ten tekst trafił do autora, to mijały miesiące, potem nie wiem, 4 miesiące potem, jak ja pracowałam z tym tekstem, autor jakieś tam poprawki wrzucił, pani Ewo, to proszę tutaj, bo tutaj autor, pan profesor wrzucił poprawki, to proszę gdzieś tam się do tego ustosunkować, czy danieść to, co on prosił, a to czasami były rzeczy typu proszę tutaj dostawić przecinek, albo proszę tutaj rozdzielić to zdanie na dwa, nie, tak jakby już nie można było tego zrobić samodzielnie i to mnie wkurzało strasznie, zresztą w końcu się zbiesiłam i powiedziałam, że ja nie będę takich tekstów już brała, bo 4 miesiące potem, jak ja z tym tekstem skończyłam pracę, to ja teraz tą pracę muszę po prostu zaczynać od nowa. To nie było fajne, tym bardziej zresztą skończyło się
wielką awanturą, bo też z zapłatą klient też się nie spieszył. 7 miesięcy po zakończeniu współpracy ja ciągle nie miałam pieniędzy, ciągle klient uważa, że wszystko jest okej, bo on jeszcze jakiejś tej dotacji nie dostał czy czegoś tam, więc spokojnie, on mi zapłaci kiedyś tam, jak już te pieniądze dostanie. No nie było to fajne. Natomiast jeżeli chodzi o klientów copywriterskich, powiem Ci, że może to nie był najgorszy klient, natomiast to była dziwna sytuacja, o której zresztą też właśnie kursantem opowiadam. Miałam taką dziwną sytuację, gdzie klient, to będę też Ukrainiec, ale to też było dawno temu, gdzieś tam w 2016 roku, właśnie na samym początku tekstownych, jak jeszcze nawet nie miałam strony, a już miałam takie zlecenia, między innymi to, gdzie klient dał mi, naprawdę wiele tekstów mu pisałam, jeden za drugim dosłownie, i w pewnym momencie przyszło do pisania, był zadowolony, skoro zlecał też kolejne teksty, i w pewnym momencie przyszło do pisania takiej broszury, takiej naprawdę dłuższej broszury, którą on tam sobie chciał wydrukować, tam ona miała naście czy ze 20 nawet parę stron w Wordzie. No i cóż, no naprawdę zrobiłam co w mojej mocy, czytałam ten tekst, potem zczytywałam ten tekst kilkakrotnie, mój mąż również go zczytywał kilkakrotnie, żebyśmy mieli, to zawsze mój mąż zresztą też czytał ze mną, żebyśmy mieli pewność, że naprawdę no jak najlepsza jakość poszła do klienta. A mimo wszystko chyba jakieś tam literówki zostały. No, tak jak mówię, tekst bardzo, bardzo długi. Klient to wydrukował i zgłosił się do mnie z pretensjami, że życzy sobie zwrotu pieniędzy za druk, bo zostały tam jakieś literówki. Nie pamiętam w ogóle naprawdę, ja pamiętam, że ja to próbowałam jakoś tak w miarę z czasem załatwić, prawda? Nie krzykiem, nie jakimś wypieraniem się, tylko najpierw zdaje się chyba poprosiłam, żeby pokazał, bo aż tyle, ile on tam zobaczył, to ja nie widziałam nawet, jak zerknęłam po tym mailu. Rzeczywiście jakąś tam literówkę czy dwie znalazłam, ale to nie były takie rzeczy, jakie on mi tam zarzucał. I ciekawostka jest taka, że ja nie wiem, w ogóle naprawdę bardzo dziwna sytuacja, do tej pory nie wiem, co to było, czy ktoś tego klienta napuścił, czy co, ale rozeszło się totalnie po kościach. Kiedy ja poprosiłam o jakieś tam większe wyjaśnienia, gdzie konkretnie, co konkretnie i tak dalej, i gdzieś próbowałam szukać rozwiązania, nie dostałam odpowiedzi. Natomiast jakiś miesiąc później, czy dwa tygodnie później, dostałam kolejne zlecenie od tego samego klienta. Także takie dziwne sytuacje też się zdarzają, a jeszcze powiem, że poszłam na grupę się pożalić, prawda, że tutaj taka sytuacja i co, dostałam oczywiście świetne wsparcie. No wiesz, skoro sobie pozwoliłaś, no to teraz masz, jak sobie pozwoliłaś na literówki, no to teraz masz. Także poczułam się taka wsparta. Sami swoi mi powiedzieli, że są po mojej stronie i to na tym zakończyłam moją współpracę z grupami copywriterskimi i zaglądam tam teraz już tylko od czasu do czasu, jeżeli ktoś mnie oznaczy. No tak, to taka niezbyt fajna sytuacja, ale też nie nazwałabym tego klienta wcale najgorszym, bo tak jak mówiłem, potem jeszcze dalej współpracowaliśmy, nie wiem, o co chodziło, naprawdę do tej pory nie mam pojęcia, o co chodziło. Co to czasem myślę o tym kliencie, zastanawiam się, co się z nim dzieje, no bo wiadomo, co jest na Ukrainie, no to był Ukrainiec, taki dosyć w wieku poborowym, powiedzmy, więc... Właściwie powinienem chyba to pytanie przeinaczyć, przepisać na klienta, który najwięcej Cię nauczył. I zastanowię się nad tym, bo ci klienci, których ja w tym pytaniu określam mianem najgorszych, to oni właśnie nas najwięcej uczą. Uczą nas stawiania granic, pilnowania czegoś tam, nie pozwalania sobie na literówki albo nie szukania wsparcia na grupkach copywriterskich na Facebooku, że oni nas po prostu uczą. To ja jeszcze raz powiem, że ja sobie nie pozwoliłam na literówkę, ale to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej. Autor, który pisze zwłaszcza takie duże dzieło na 100 czy ilość tam stronicowe, 20-parostronicowe, no przy najlepszych chęciach dwie osoby to czytały, nie? No ale mimo wszystko coś tam zostało. Natomiast tak, że ja myślę, że każda współpraca czegoś uczy, wiesz? I też ja widzę niesamowity progres, naprawdę, że jak jest takiej osoby totalnie zamkniętej, nieśmiałej, gdzieś tam, która się boi odezwać, która nie ma pojęcia o tych wszystkich mediach społecznościowych, o tych WordPressach, o tym wszystkim, ile ja się dzięki temu copywritingowi, dzięki temu freelance'owi, dzięki potem biznesowi online, to już tak szumnie to nazwę, nauczyłam. Niesamowicie dużo, naprawdę. Także raz jeszcze powiem, czy zostaniecie copywriterami, czy nie zostaniecie, próbować warto, bo każde doświadczenie coś tam wnosi do tej waszej drogi i potem procentuje, nie wiadomo kiedy zaprocentuje, naprawdę. Ja teraz sobie z tobą spokojnie rozmawiam, a pamiętam swoje początki, kiedy tam byłam właśnie na jakimś takim kursie online'owym takiego marketingu, nie? Kiedy zaczynałam dopiero z kursami i trzeba było porozmawiać z kilkoma osobami tak właśnie na Skype'ie i tam wypytać, jak ty wiesz, poznać swoich klientów.
ogłosiłam z drżeniem serca na fanpage'u, że właśnie z takimi osobami, szukam osób, które chciałyby ze mną porozmawiać. No mało nie umarłam przed każdą z tych rozmów. Głos mi się łamał, no nie mogłam mówić, no strasznie to było stresujące, nie? Ale praktyka z konsultacjami, jakieś takie obycie i to robi swoje, naprawdę. Także też na przykład jak czasami piszą mi jakieś osoby, tacy moi kursanci, też dopiero wchodzą na tą drogę, oj, ale ja to nie, bo ja się nigdy z klientem nie spotkam na żywo i nigdy nie będę tam rozmawiać w taki sposób. Oczywiście to jest zawsze twoja decyzja. Ja na przykład do tej pory numerów telefonu właściwie kiedyś sobie na to nie pozwalałam, podawałam, bo wydawało mi się, że muszę. Teraz nie podaję, bo uczę pracy na własnych zasadach, więc sama też pracuję na własnych zasadach, czego zresztą ten podcast też jest dowodem, mimo że wszyscy goście Daniela brylują również na wizji, a ja postawiłam tutaj twardy warunek, że ja się nie pokazuję, bo tak chcę. No i tak jest, tak? Pracuję na własnych zasadach, ale powiem tak, paradoksalnie rozmowa z klientami może przynieść bardzo dużo dobrego. A właśnie, a propos tego, czy klientów, którzy mnie czegoś nauczyli, powiem ci, że na przykład ten pomysł, żeby wycofać się z pracy dla klientów, też paradoksalnie wyszedł od klienta. Od bardzo, to nie dlatego, że ja się bardzo sparzyłam na jakiejś współpracy i stwierdziłam, że już nigdy więcej. Nie. Właśnie, jak się zastanawiałam, co ostatnio napisałam copywritersko, to miałam tutaj takie, troszkę mi się nakładają na siebie takie dwa zlecenia, bo one chyba były w jednym czasie, ale jedno z nich było do takiego pana, bardzo fajnego pana coacha, któremu pisałam teksty na stronę, sporo tych tekstów było, bo tam najpierw to miało być jakieś takie drobne zajawki do zakładek, potem okazało się, że tam porozmawialiśmy, może by to było lepiej różne tam jego usługi rozdzielić na oddzielne zakładki. No i co? I gdzieś tak jakoś wyjątkowo z tym klientem umówiłam się na Skype'ie, że omówimy te różne rzeczy i on mi gdzieś między wierszami powiedział coś takiego, ponieważ on przyszedł do mnie w ogóle z książki. Dużo osób do mnie przyszło po wydaniu książki. Ten klient też do mnie przyszedł z książki, też tak to nazywam. I on mi gdzieś między wierszami powiedział, że ja się w ogóle dziwię, że pani jeszcze pisze dla klientów. A to akurat tak jakoś było przed moim urlopem, to mi tak zostało w głowie i pomyślałam sobie, kurczę, przecież faktycznie jest mi naprawdę już z tym trudno, nie? Bo mam już dużo kursantów, staram się tych kursantów naprawdę uczciwie traktować i poświęcać im dużo czasu i no wiadomo, to wszystko to wymaga zaangażowania i jednak sił i no właśnie, i czasu. Jak wpadają zlecenia, to ja jak widzę zapytanie o teksty, to myślę sobie, Boże, kiedy ja to będę robiła, przecież ja mam teraz właśnie, a to sprzedaż, a to konsultacje, a to, a to śmo. I pomyślałam sobie, kurczę, to jest naturalna kolej rzeczy, to jest po prostu naturalna kolej rzeczy, że w pewnym momencie przechodzi się dalej, nie? Ja też mam już dobrze po 40 jestem, także nie jestem, nie wiem, 20-latką, która po 2 latach pracy stwierdziła, że czas na emeryturę. Nie, ja naprawdę mam spory staż i jestem już i w takim wieku, i z takim stażem, że pomyślałam sobie, okej, to jest po prostu naturalny etap. Inspiracja wyszła od klienta. Notabene klient potem kiedyś tam wrócił i też dostał się mojej absolwentce, jak zresztą wielu innych klientów, którzy się odzywali. Także widzisz, warto z klientami rozmawiać. I naprawdę każde zlecenie, najpierw na początku to jest z duszą na ramieniu, że może klientowi się nie spodobało, to miałam bardzo fajną klientkę na przykład kiedyś, ale był taki moment, że ona urodziła dziecko i troszeczkę miała mniej czasu, akurat coś mi zleciła i ja napisałam tekst, wiadomo jak się, wiesz, kolejny tekst, to gdzieś tak już wychodzisz głową z tego zlecenia, jesteś w innym, a klientka mi, nie wiem, 2 tygodnie nie odpowiada, po 2 tygodniach pisze, że coś tam by się przydało w tym tekście poprawić i to już mnie zaczęło bardzo denerwować i napisałam wtedy klientce tak no, grzecznie, ale dosadnie, że bardzo proszę o te uwagi wcześniej, bo no po prostu ja już potem tego tekstu nie pamiętam, nie? Muszę z powrotem w niego wchodzić i tak dalej. Klientka sobie zażartowała, och, dostałam, och, szan, dobrze, już więcej tak nie będę i tak dalej. I też się uczysz, że ludzie nie są tacy źli, że oni też widzą w tobie człowieka, prawda? I dla każdego to jest zrozumiałe, że ty masz też pewne ograniczenia i pewne potrzeby związane z pracą, z życiem i tak dalej. Jesteście partnerami, a nie, że jesteś tutaj na jakichś usługach i ktoś ci robi łaskę swoją osobą. Przynajmniej dobrzy klienci tak podchodzą do sprawy. No, może w ten sposób, nie jest to reguła, ale ci dobrzy klienci, którzy to będę też najmniej marudzą, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, tak podchodzą do sprawy. Zdecydowanie tu potwierdzam, że ci klienci, którzy dobrze płacą, najczęściej są świadomi, najczęściej wiedzą, co się dzieje po drugiej stronie i nie ma takiego podejścia, ja płacę, to wymagam, więc ty tutaj, ja powiem skacz, a ty możesz tylko spytać jak wysoko, więc tego tutaj na przykład nie ma, albo zdarza się po prostu rzadziej. Ewa,
Nie przedostatnie pytanie. Kolejne pytanie. Co w największym stopniu wpłynęło na twój rozwój? Czy to w biznesie, czy to jakaś jedna rzecz, taki jeden game changer w karierze? To zależy, wiesz, trzeba by było tak od jakiej strony, rozwój w której kwestii i tak dalej, żeby już tego tak nie roztrząsać, to powiem tak. Mój mąż, krótko, zwięźle i na temat, mój mąż jest dla mnie ogromnym wsparciem. Naprawdę, gdyby nie mój mąż, nie byłoby tekstownych, nie byłoby książki jednej, drugiej. To jest naprawdę rozkręcanie firmy, marki, rozkręcanie, pisanie tych książek, to był zawsze czas, no ja nie potrafię, mówię, ja nie potrafię siąść i zrobić byle jak, mi to zajmuje zawsze bardzo dużo czasu takie rzeczy, tak jak powiedziałam na początku, ja się bardzo we wszystko się bardzo angażuję i jak siadam do czegoś tak na poważnie, no to trwa jedna, druga książka, to naprawdę z każdą z tych książek to było 6-7 miesięcy pracy, podczas której trochę wszystko inne stało. Powiem więcej, kiedy ja zaliczam jakieś takie dołki wypaleniowe, mówię, że no ja zamykam w ogóle, wiesz, powiem ci naprawdę, gdybym miała powiedzieć, co mnie też najbardziej jakoś tam zniechęca, to nie AI, nie wiem, to, że klienci są jacyś tam, bo klienci najczęściej są fajni, natomiast ja nie mogę, wiesz, pogodzić się z byle jakością, a widzę zalew byle jakości na rynku, a ja naprawdę nie mam mocnych ramion i twardego tyłka i tak powiem, że tak powiem, nie potrafię za bardzo rywalizować z osobami, które są potrafią się agresywnie promować, mimo że za tą promocją aż tak dużo nie idzie, jak powinno, nie? Tak mówiąc oględnie. Bardzo często mam takie, tym bardziej, że naprawdę jestem zmęczona po książce i ogólnie no, pracuję bardzo dużo. Często mam takie myśli, że no, może czas na jakąś zmianę kierunku i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mój mąż jest zawsze takim wsparciem, które mnie jeszcze ciągle trzyma przy tym, co robię. To jest jedna rzecz. Natomiast też druga rzecz, no kurs odniósł sukces, zdecydowanie. Naprawdę ja się nawet nie spodziewałam. I to, kiedy dostaję właśnie te opinie, o których mówiłam zresztą od kursantów, a naprawdę mam tego dużo, to są w ogóle dla mnie niesamowite rzeczy. Ciekawostka, że ja jestem taką osobą, że jest mi w ogóle trudno przyjmować pochwały, naprawdę. Ja czasami, jak ktoś mi napisze coś dobrego, to ja tak, wiesz, zobaczę, a potem to chowam i w ogóle do tego nie zaglądam, bo się boję, bo nie wiem, bo może mnie to ugryzie, nie? Trudno jest mi przyjmować takie rzeczy, ale z drugiej strony one naprawdę mnie ciągle w tym biznesie trzymają i dają mi takie poczucie, że okej, ja robię swoje, robię to naprawdę najlepiej jak potrafię, są efekty, mam to poczucie, że robię coś dobrego w świecie, tak? I to jest też coś takiego, co dodaje mi sił. Mój mąż właśnie, który potrafi mnie dźwignąć w chwilach zapaści, w chwilach, kiedy nic się nie dzieje. I drugie to osoby, do których to robię, kiedy mi pokazują, że ta cała moja praca nie poszła na darmo. Kurczę, z jednej strony trochę fajna rada, no bo mąż inspiracja, ale z drugiej strony jakby ktoś miał tę radę zastosować w swoim życiu, będzie ciężko, bo twój mąż jest jeden, nie? No, nie mam zamiaru się nim zdecydowanie dzielić. Tak? Jest jeden i na szczęście jest mój. Ale możemy z tego wyciągnąć taki wniosek, że żeby się otaczać osobami, które nas wspierają i raczej brutalnie może to zabrzmi, ale unikać osób, które nas demotywują, bo mam wrażenie, że chociażby te grupki copywriterskie na fejsie, że one są takie demotywujące, pełne ludzi sfrustrowanych, niezadowolonych ze swojej aktualnej sytuacji i raczej trzeba to ograniczać, bo to po prostu ciągnie w dół. No jak najbardziej, to już wypowiedziałam się na temat swoich przeżyć na tych grupkach, to może mogłabym jeszcze mówić, ale już skończmy. Natomiast tak, jak najbardziej trzeba się otaczać osobami, które cię wspierają, powiem więcej. Ja to mówię już w bezpłatnym e-booku, którego można pobrać z mojej strony, jak zostać copywriterem i ja tam nie uczę tam warsztatu, natomiast pokazuję takie realia tego zawodu, że na przykład będziesz potrzebować wsparcia, znajdź sobie kogoś, kto cię będzie motywował, kto cię będzie wyciągał za uszy z takich chwil, kiedy może się zdarzyć, że klient ci napisze coś przykrego, to się może rozejść potem po kościach, możecie się dogadać i jeszcze będzie się fajnie współpracowało, ale na ten moment przyda ci się ktoś, kto będzie cię wspierał, prawda?
czy no nie mój mąż akurat tutaj wspiera w tym kolejnym etapie, prawda, kiedy rozkręcam swoją działalność taką edukacyjną. Natomiast no tak samo mnie wspierał, kiedy byłam copywriterką i tak jak mówię, zawsze nie było takiego zlecenia, które bym odesłała klientowi, którego mój mąż nie przeczytał. Ja się bardzo też liczę z jego zdaniem, jeżeli mi powie, że coś tam mu się nie podoba, ja się nigdy nie gniewam, zawsze to poprawiam, mało tego. Tak samo wszystkie moje teksty na blogu, również mój mąż czyta, ja się czasami śmieję, że ja go traktuję jak głos ludu. Jak on mi powie, że coś tam nie brzmi, albo że coś tam może być dwuznaczne czy niezrozumiałe, bez gadania to poprawiam, mimo że ja wiem, jaką miałam koncepcję, bez gadania poprawiam. Z drugiej strony, jeżeli mój mąż przeczyta mój wpis i przychodzi i mówi, ale super, ale to fajnie napisałaś, to ja wiem, że odbiór tego posta rzeczywiście będzie taki, tak samo z książką, nie? I jeszcze się nie na tej opinii nie zawiodłam. Tak, warto mieć takie zapasowe oczy, kogoś takiego, kto cię za uszy będzie ciągnął, kto ci będzie, nawet jeżeli nie zapasowe oczy, bo się na przykład nie zna, ale gdzieś będzie przy tobie i będzie ci mówił, że jesteś w tym dobry, a nawet jeżeli jeszcze nie jesteś w tym dobry, to działaj, a będziesz w tym dobry, bo tak to działa, tak? Jeżeli się do czegoś przykładamy, jeżeli gdzieś tam konsekwentnie w jakimś kierunku idziemy, to są efekty. Po prostu nie ma. Pamiętam, jak ja chodziłam na takie warsztaty poetyckie i nasz prowadzący mówił tak: pisz, ćwicz dużo, pisz. Właśnie uczyliśmy się tego też, jak te wiersze pisać, ale też ćwicz dużo, bo jak ktoś dużo robi to, co chce umieć robić, no to nie ma takiej opcji, żeby nie miał efektów. I ja to samo dokładnie słowo mogę powtórzyć copywriterom. Idź konsekwentnie w to, czym się chcesz zajmować, ucz się tego, ćwicz, a nie ma opcji, żebyś nie miał efektów. Właśnie następne pytanie miało być o jedną radę, którą dałabyś początkującym copywriterom dzisiaj, oprócz posiadania wspierającego męża oczywiście. No nie musi to być mąż, to może być ktoś znajomy, przyjaciółka, byle tylko mówię, była ta osoba, która będzie przy tobie, a nie będzie ci mówiła, wiesz, to może coś innego, wiesz, to na etat i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, co jeszcze bym poleciła początkującym copywriterom? Ojej, tych rad tak naprawdę jest dużo, to już wiele się tutaj przewijało, żeby próbować, chociażby nie, bo jak nie spróbujesz, to nie będziesz wiedzieć, ale wiesz co, teraz jeszcze przypomina mi się ostatnio jedna kursantka, tak mi się bardzo żaliła, że kurczę, ona się tak wyuczyła i ona tutaj poszła do klienta, prawda, znalazła w ogóle takiego wymarzonego klienta, pisze dla niego teksty, no i standard, klient mówi, no super, super, ale wiesz, tak troszeczkę sobie tu poprawiłem. Wiesz, jak to jest, nie? Jak klient sobie tak tylko troszeczkę sobie poprawiłem. I ona była taka zrozpaczona, że po prostu no, ona mu tłumaczy, ale ja dlatego tak zrobiłam i dlatego, bo to miało służyć temu i temu. Ale wiesz, no, krócej, ja w ogóle to tak troszeczkę poprawiłem. No kurczę, jak pisać? Ja się zawsze pytam, jeżeli chodzi na przykład o oferty sprzedażowe, no to co mamy wywalić? Obalanie wątpliwości mamy, tak? Czy nie wiem, jakąś taką część, w której klient ma się zidentyfikować z tą sytuacją, no to musi zajmować miejsce, to a propos krócej, a propos poprawiania, no to my wiemy, dlaczego to robimy, klient nie wie. I tak jak mówię zawsze moim kursantom, możesz mu to wytłumaczyć, dlaczego to zrobiłeś, ale jeżeli on mimo tego się upiera, to kochany copywriterze, to moja rada dla ciebie i taka była moja rada dla tejże właśnie kursantki, dystans. To trzeba sobie wypracować do tego dystans. Ja miałam coś takiego w ogóle, że jak wysyłałam teksty klientom, to się po prostu tymi tekstami nie interesowałam. Autentycznie. Nie zaglądałam na stronę, nie sprawdzałam, jak one zostały opublikowane, chyba że klient o to wyraźnie prosił, bo nie wiem, powiedział, że sobie tak tylko trochę poprawił, albo napisał, o, już opublikowałem, no to trudno by było nie napisać, co ja tam, nie wiem, dobrze, super, fajnie, ładnie wyglądasz, cokolwiek, nie, no po to mi to pokazuje. Natomiast generalnie miałam taką zasadę, wysyłam, jeżeli pyta, to odpowiadam, jeżeli mi mówi, co poprawił, to ja mu powiem, dlaczego ja to zrobiłam tak, ale oczywiście decyzja należy do niego, zapłacił, ma świadomość, jaki ja miałam zamysł i że jeżeli to zmieni, to ten zamysł zniszczy, to jest jakby zapłacił za ten tekst, jego sprawa, co z tym robi. Tak jak z tymi kursantami mówiliśmy na początku, nie? Ja nie mogę kursanta przypilnować, żeby przerobił kurs, ja mogę mu zapewnić według swojej najlepszej wiedzy pewien proces, a czy on go przerobi, czy nie, no to już jest jego sprawa. I tutaj tak samo wkładam swoją najlepszą wiedzę copywriterską w stworzenie tekstu, zaprojektowanie go zgodnie z zasadami, natomiast co klient z tym zrobi? Jak on go sobie zmasakruje, no mówię, mogę mu powiedzieć, dlaczego nie powinien, a jeżeli on powie mimo wszystko wie lepiej, no to jego decyzja. Tak? Także dystansu życzę początkującym copywriterom też. Pamiętajcie, kochani, że my nie tworzymy dzieł sztuki,
może w pewnym sensie, dzieła sztuki użytkowej, tak? Ale to nie jest tak, że wiecie, że podpisujemy się pod tymi tekstami, że tutaj, nie wiem, zawsze w portfolio można pokazać tekst w takim kształcie, w jakim wyszedł z naszego komputera. Ja zawsze też pokazywałam normalnie teksty w Wordzie, tak jak je napisałam, a nie tak jak klient je opublikował. Także dystans do tego, co z naszymi tekstami robią klienci. Tak, tu się trochę do tego odniosę, bo mam swoją taką praktykę, że jak klient mówi coś o swoim kliencie, to ja tego nie kwestionuję w żadnym wypadku, bo umówmy się, jak klient prowadzi biznes 20 lat, a ja przychodzę do niego na zlecenie, w ciągu tygodnia mam to obrobić, to nie poznam w ciągu tygodnia jego klienta. Ale jeśli klient autentycznie, nie wiem, wywala na przykład obiekcje, bo wywala rozbicie obiekcji, bo tekst będzie za długi albo bo tego nie chcę w ogóle mieć na stronie, ja mówię, nie ma sprawy, tylko ja po prostu potem nie biorę odpowiedzialności za konwersję, bo nie mogę. Ja robię coś według swojej najlepszej wiedzy, którą zdobywam przez już, można powiedzieć, kilka lat i moim zdaniem to powinno tak być, dlatego że z mojego doświadczenia wynika, że to działa. Z mojego doświadczenia i z ludzi, których znam i którzy też to doświadczenie mają. I jeżeli to usuniecie, ja nie mogę wziąć za to odpowiedzialności. No właśnie. Trochę jak wypisanie się na własne żądanie ze szpitala. Jak najbardziej pacjent może się wypisać ze szpitala na własne żądanie, ale musi podpisać dokument, że nie będzie później ścigał lekarzy za to, że mu się coś stało. Niestety. Najbardziej. No my jesteśmy tutaj w takiej relacji z specjalistami, tak robimy co możemy, ale no właśnie, czy pacjent będzie potem przyjmował lekarstwo i będzie je przyjmował w taki sposób, jaki to było zaplanowane, to już na to nie mamy wpływu, tak? Nasi klienci są też dorosłymi ludźmi, ci, którzy zamawiają teksty też, mogą sobie robić z tymi tekstami, co chcą, z taką świadomością, że być może robią sobie krzywdę. Może tak być. Moje życie od tego nie zależy. I niech moje dobre imię, dobre mniemanie o sobie też niech od tego nie zależy. Bo też są tacy, miałam raz taką kursantkę, która się, przepraszam, że tak w cudzysłowie powiem, nawróciła na wysoką jakość i indywidualne podejście, bo trafiła na takich klientów, którzy tego oczekiwali, więc ona stwierdziła w pewnym momencie, że ja ją chyba po prostu źle uczyłam. I zaczęła takie rzeczy pisać, ja jakieś coś tam podzleciłam i dostaję taką właśnie sieczkę, mówię, Boże, dlaczego ty to tak napisałaś, przecież nie tak się uczyliśmy, ale bo klienci to tak wymagają i właśnie, to ty chyba mnie źle uczyłaś, no kurczę, nie. Klienci nie są tutaj ekspertami i no to nie jest tak, tak? Także to właśnie to jest też ten dystans. To jest też ten dystans, żeby nie dać sobie namieszać w głowie. Raz, żeby moje dobre myślenie o sobie od tego nie zależało, co usłyszę od klienta, a dwa, żeby też nie dać sobie namieszać w głowie, że może ja źle umiem. Oczywiście douczam się, sprawdzam, jeszcze mogę sprawdzić, czy ja na pewno to dobrze zrozumiałem, co tam stosowałem. Natomiast też no nie tak, że jak klient tak powiedział, to jest prawda objawiona. Mamy to. Tu myślę, że ten temat współpracy z klientami to moglibyśmy bardzo długo pociągnąć, ale ten odcinek już jest bardzo długi, więc ostatnie pytanie, Ewa, gdzie cię można znaleźć w internecie? Oczywiście, można mnie znaleźć na stronie tekstowni.pl. Rozważam, czy nie będzie mnie jeszcze można znaleźć na stronie ewaszczepaniak.pl. Jeszcze nie wykupiłam domeny, ale rozważam taką możliwość, więc być może w momencie, kiedy ten podcast wyjdzie, to już mnie będzie i na takiej stronie można znaleźć. Jestem oczywiście w mediach społecznościowych, na Instagramie jako Ewa Tekstowni, na Facebooku jako... Mam też fanpage Tekstowni właśnie i grupę Tekstowni, do której bardzo zapraszam. I od razu jak ktoś by dołączał i rzeczywiście był tym tematem zainteresowany, to zapraszam do kliknięcia obserwuj, czy nie pamiętam, ktoś się na Facebooku nazywa, w każdym razie bardzo mnie boli to, że Facebook potem osobom, które nie dołączyły do grupy, powiadomie z grupy nie pokazuje, szkoda, no ale staram się jednak, żeby tam wartościowe jakieś rzeczy w tej grupie były, także jeżeli jesteście faktycznie tym tematem copywritingu zainteresowani, to wchodźcie i od razu powiedzcie Facebookowi, że chcecie dostawać powiadomienia z grupy, bo naprawdę czasami czy jakaś dyskusja, czy jakieś tam moje posty, można się czegoś tam jednak ze free nauczyć. Zachęcam. No i oczywiście zapraszam też do zapisu na mój Copy Time, to się nazywa, taki mój newsletter, w którym co dwa tygodnie przesyłam, no teraz to całe, naprawdę porządną dawkę, wydaje mi się, inspiracji copywriterskich. Potwierdzam. Ja ci, Ewa, dziękuję za dzisiaj, że pomimo dnia konsultacji i nadwyrężenia strun głosowych zdecydowałaś się tutaj. Dziękuję ci bardzo za cierpliwość. Nie ma problemu żadnego. Dziękuję w imieniu widzów, słuchaczy za może wiedzy, może wartości. Zachęcam do odwiedzania tych miejsc, bo ja w tych miejscach jestem i to jedne z niewielu takich oaz, takich przystani dla copywriterów, gdzie nie plują jadem,
więc warto. Newsletter też polecam, to jest jeden z niewielu newsletterów, jakie odbieram. I co? Może do następnego. No, może do następnego. Bardzo miło się rozmawiało jeszcze raz, dziękuję Ci za zaproszenie. Siema, w odcinku z Ewą Szczepaniak to jest tyle. Jaką lekcję wynosisz dla siebie? Napisz w komentarzu. Oprócz tego, jeśli Ci się podobało, zostaw lajka dla Spotify'ka, zostaw suba dla YouTube'a, poleć znajomym, daj znać tym algorytmom, że tu jest fajnie. Siema.